Partnerem podcastu Niezłe Aparaty jest sklep Fotoforma, w którym znajdziecie największy wybór aparatów i obiektywów, wszystkich liczących się marek fotograficznych. Sam zresztą kupiłem tam swój sprzęt i zwróćcie uwagę, że każda marka ma w fotoformie swojego opiekuna, więc kiedy skontaktujecie się z tą osobą i powołacie na podcast Niezłe Aparaty, to myślę, że możecie liczyć na ciekawą ofertę. Więcej informacji znajdziecie na stronie fotoforma.pl. Dobra, 3, 2, 1. Jacek szybko przy mikrofonie, a po drugiej stronie drugi Jacek. Jacek Sierżyński. Cześć, Jacku. Cześć, witaj. Bałem się, że polegnę na Twoim nazwisku, bo masz naprawdę nietypowy z zbitek R i Ż. No nie jest lekko, zawsze muszę, jak ktoś gdzieś tam pyta o nazwisko, zawsze muszę literować jakie żywe pytanie, zawsze. Więc nie, nie, nie jest proste, ale jakoś sobie ludzie radzą. Bez polskich znaków to nawet dwie opcje są możliwe, nie? A no tak. Ciekawie, ciekawie. No to powiedz, powiedz coś jeszcze o sobie, zanim tak się rozkręcimy tutaj podcastowo. A czy fotografia długo się zajmuję, bo 22 lata. Mam nadzieję, że staro nie wyglądam, ale, ale gdzieś to tam rodzinny biznes. Czyli wieku 8 lat zacząłeś, tak? No nie, aż tak to nie, akurat pierwszy ślub zrobiłem, jak miałem 16 lat, więc, więc jeszcze prawka nie miałem, to ktoś gdzieś tam musiał mnie podrzucić autem, więc ten oczywiście, jak para moda pytała, czy, czy już dużo ślubów zrobiłem, no to oczywiście, full profeska i tak dalej, więc, więc było, tak chociaż gdzieś tam jako drugi fotograf miałem okazję być, tylko wtedy były czasy, że na filmach się robiło, nie cyfrowo i w sumie tak troszkę za tym za tym skiniem, bo kiedyś było tak, że jak się wywoływało film, zanosiło się do labo i on gdzieś tam był sobie wywołany. I człowiekowi odpadało, że nie musiał obrabiać tych zdjęć. I to było takie właśnie spoko. I tak jak zobaczyłem gdzieś te programy, co tam potrafią obrabiać czy pomagać nam, to tak stwierdziłem, że to jest taki fajny, fajny sposób, żeby troszkę wrócić do tych czasów i sobie ułatwić życie i znaleźć troszkę więcej czasu dla siebie i dla rodziny. No, ale jak to tam. Y, 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 gdzieś wracałeś do, do starych zdjęć, tak? Tak, bo chodzi o to, że, że wcześniej, no wiesz, no nie wiem, czy ty już pewnie zaczynałeś od czasów cyfrowych, fotografie. Ja co? Pamiętam... Ty? Nie, też, też. obraziłeś mnie. Nie, żartuję. Nie, nie, to powiem ci, że ja właśnie też zacząłem na, na filmie, na analogu. Na, na tylko że. Mm... Z racji tego, że ja lubię takie aparaty, wiesz, takie kompakty, to tam mocno tłukłem ten temat, właśnie takich point and shoot. Miałem ten taką mentalność, że wiesz, to sprzęt nie jest ważny, tylko fotograf i to po części wiesz, no się no tak. sprawdza, ale, nie, no tak. ale są pewne ograniczenia. Tak, no sprzęt ułatwia życie, no nie ukrywajmy, że w naszej pracy to, no dobra, no telefony teraz robią świetne zdjęcia, ale jak trzeba szybkości, czy zmienić szybko ustawienia, czy coś, to jednak. Gdzieś no, ułatwia to życie, szczególnie autofokus czy coś. No, ja teraz, właśnie, będąc na bezustrykowcu, widzę to, że no, nie myślę o ekspozycji i pod kątem też yy, ostrości, nie? bo wiem, że większość zdjęć będzie 95% zdjęć trafionych, nie? wystarczy wcisnąć przycisk. IF i sprawa załatwiona. Ale to jest tak jak, wracając do tego, co na początku powiedziałeś, to to mm -hmm. już jest taka jakby druga rewolucja, nie? W, w której bierzemy udział tak, tak po przejściu z analogu na cyfrówkę, potem z lustrzanki na bezlusterkowiec. Cieka Zgadza się. No cieka ja ciekawe jak ten, to jest. Ten etap przejścia na cyfrowe, no długo się broniłem. Wtedy chyba Canon miał 20D taki z pierwszych takich, gdzie ja miałem styczność z takim aparatem. Chociaż wtedy kupiłem tak naprawdę Nikona D80, i to już był taki przeskok. Chociaż przez chwilę właśnie ta obróbka mnie przerażała pod kątem, że ja byłem zadowolony z efektów, które uzyskiwałem z filmu. I bo ja miałem akurat zaprzyjaźniony lab i nosiłem po prostu filmy tam do wywołania i robienia oczywiście odbitek. A jakim negatywem e, się posługiwałeś wtedy? E, Fuji. Fujifilm, tam Superia, ja to te standardowe takie. E, e, i czyli taki zestaw kolorów, który znałeś, lubiłeś, nie? No to, tak. to jest tak zawsze. Tak, i to mi wystarczało, tak naprawdę. Ja byłem zadowolony z tych kolorów, z uzyskiwanej tam ekspozycji i tak dalej. No wtedy, no ja robiłem już na Nikonach, więc tam ten pomiar był dosyć fajny i z błyskiem i tak dalej. E, Wiadomo, no nie można było sobie tak czułości wybierać, bo do kościoła załóżmy, założyło się to ISO 400. Czasem ISO 800, gdzieś tam dorwało się taki film. E, no ale potem zanosiło się do labo, oni wywoływali, robili odbitki, sprawa załatwiona, więc tak naprawdę ja tylko fotografowałem, kontakt z parami i, i, i to wszystko. A oni no, ale oni potem takie też... nietrafione też wtedy drukowali? E, chyba takie już całkiem. Człowiek bardziej myślał nad kadrem, więc ja wiem, czy miałem takie nietrafione. No jednak większość no z kościoła, nie wiem, robiło się... No ja tak robiłem rolkę półtorej filmu, więc raczej starałem się, żeby każde zdjęcie było udane. No aparaty... No wiadomo, że nie robiłem na przysłonie 1.8 cały czas, tylko gdzieś tam te przysłony były troszkę wyższe. Nie miałem jakichś super jasnych obiektywów. No dużo się lampy uży, używało wtedy no, przy aparatach analogowych. Jednak gdzieś ten flash dominował na pewno i to czasem na wprost. Więc, więc no to już nie może było tak eksperymentować. Kwestie bezpieczeństwa, tak zwane. Tak, tak, tak. No tutaj człowiek się martwił, żeby film dobrze założyć, żeby wszystko hulało jeszcze potem żeby wywołali i nie naświetlili czasem, nie prześwietlili tego filmu, nie wywołując. Bo te, to zawsze miałem chyba taki strach, że gdzieś tam może być taka sytuacja. Raz mi chyba porysowali film, tylko to w innym gdzieś tam labie zaniosłem i była rysa przez całą kliszę ten. No i potem, tylko że wtedy już taki. Chyba były A, początki Photoshopa, że próbowałem po usunąć. Z, z tej puszki tam gdzieś jakoś. Możliwe, tak, 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 tak. Więc no też gdzieś tam nie ze wszystkich zdjęć dało się to idealnie usunąć, więc no, no musiałem to wytłumaczyć parze młodej. No nie było jako takiego backupu. No wtedy niby miałem drugi aparat, ale on bardziej leżał jako backup, robiłem na jednym, więc. Więc teraz to są łatwe czasy, ja mówię pod kątem, jeśli ktoś zaczyna. Dużo zmiennych, fotografię. takich, w których można było polec w tamtych czasach, ale też tak. zobacz w takim reżimie pracować dzisiaj, na przykład, że, że musisz trafić zdjęcie nie? za każdym mhm. razem. To dla fotografów ery cyfrowej trudne do w ogóle wyobrażenia, nie? Zgadza się. No, właśnie dużo osób, jak, jak czasem ktoś mi mówi, o jak to teraz ciężko i tak dalej, mówi, no ale. Składasz do aparatu dwie karty, robisz ile chcesz, eksperymentujesz, bawisz się. Jeszcze dostępność w ogóle wiedzy za darmo. Jak ja zaczynałem, no to ja musiałem no, znać te podstawy i czułość yy, i tak dalej i przysłona. A teraz wystarczy włączyć aparat, widzimy na podglądzie jeszcze zdjęcie przed zrobieniem, nie? To jest w ogóle kosmos. Mhm. I, I to jeszcze telefonem. Mówimy o, o tym, że widzimy. Plik, na którym będziemy pracować, bo na przykład tak. w lustrzance też mogłeś sobie na przykład zrobić zdjęcie i wyświetlić to potem, nie? ale tak. przez wizjer optyczny, no to, to jednak no, no, no była to jakoś tam przekształcona wersja, bo tak, tak. Z, znowu taki temat mi się przypomniał, że, że wiesz, mhm. że tam na przykład niektórzy fotografowie twierdzą, że na przykład jest tak, że Nasmyli ten, ten obrazek, że on jest tak ładny, że aż kusi mhm. nas do tego, żeby zrobić zdjęcie. A kiedyś, jak tam, na przykład, właśnie w przypadku Dalmierzy, to jest tak, że jest tylko mhm. tych aparatów z Dalmierzem, masz tak. tylko to z szkiełku, nie, czyli ona w tak, żaden tak. sposób mhm. nie jest zafałszowana, ta rzeczywistość. I, I jak robisz zdjęcie, no to widzisz, aha, coś jest ciekawe, nie? a jak jednak na tym ekraniku krystalicznym, tym, no to. Mhm. Kurczę, no to takie. Jest takie uczucie, nie? że patrzysz, wow, coś Fajnie. takiego jest fajnego, a potem patrzysz na komputerze. Co eh, mi mhm. nie wiem, po co <noise> nacisnąłem. No, zgadza się. Znaczy ja teraz, jak w ogóle ktoś mi lustrzankę yy, cyfrową nawet, na przykład, żeby zrobić na wyjeździe zdjęcie, ja się zaczynam zastanawiać, mimo że wiem, jak to wszystko hula, tylko zaczynam się zastanawiać, bo widzę tryb manualny, no ale się zastanawiam, czy ta osoba sobie dobrze wszystko ustawiła. Daje mi aparat, że ja już mam tylko nacisnąć spust. Bo przyzwyczaiłem się do tego, co daje bezlusterkowiec, że widzę cały czas. Ja pracuję no, cały czas prawie na, na, na priorytecie przysłony, od kiedy przeszedłem na bezlustro. I już tak się do tego przyzwyczaiłem, że jak wracam wstecz, to niby wiem wszystko o podstawie i tak no, dalej. Kiedyś jak się robiło na filmie, to w ogóle trzeba było poprawnie naświetlać i tak dalej, ale tak zaczynam aż myśleć dodatkowo, gdzie widzę, że nie mam potrzeby. Bo ja wiem, co, jaki efekt chcę osiągnąć, nie? I, i to jest takie też. Może troszkę też, czek się tak, nie wiem, może cofa przy ale tym, ty mówisz, ale, ale. Że na prioryte, priorytecie przysłony pracujesz, tak? A, yy, a tak, widziałem... znaczy ja używam tego trybu, co ty ostatnio nawet robiłeś. FV, filmik, mhm. tak, ja używam tego ze względu na to, że czasem sobie przełączałem szybko, jak chciałem gdzieś tam lampę użyć, czy coś, to podoba mi się ten tryb, fajnie działa. No właśnie miałem się ciebie zapytać, jak oceniasz, bo to jest Flexible Values, czyli takie płynne skakanie, może dla, dla um, słuchaczy, tylko podpowiem, że mhm. to chodzi o to, że Canon ma taki tryb, w którym można bez konieczności kręcenia tym, tym pokrętłem trybów, przełączać się między priorytetem czasu, przysłony. Auto ISO można nawet zrobić sobie tak, że tak jak masz w trybie manualnym, po prostu przy, przy mhm. auto ISO tylko dobierasz te inne parametry, czas, przysłona. Także dużo możliwości kreatywnych i, i szybkość przede wszystkim. Nie? A, a Ty jak tak. się właśnie odnalazłeś w tym? No jest mega, no strasznie mi się to spodobało. Zaraz jak, jak przeszedłem, bo wcześniej 3 lata byłem w Sony i przeszedłem właśnie na Canona, to od razu chyba to była pierwsza, że gdzieś tam wyczaiłem na, na YouTubie u kogoś i spodobało mi się bo Ty jeszcze nie miałaś o tym odcinka. I, I jakoś tak nauczyłem się Kanona tak naprawdę obsługi, i naprawdę y, zaskoczyło mnie to. I przydaje się, naprawdę się przydaje, jak trzeba szybko coś przestawić, czy na przykład chcę y, krótszy czas, bo wiem, że tam więcej ruchu, y, na przykład jak dzieci gdzieś biegają czy coś, to naprawdę mega sprawa. Nie muszę wchodzić tam w menu, czy coś, czy przekręcać, czy właśnie zmieniać sobie. Tego, bo no wtedy jakby no ja mam większą kontrolę i szybszą, więc to jest rzeczywiście jako elastyczny program, można go tak nazwać. Niektórzy, no właśnie, no elastyczny to dobrze, uh -huh. tak nazwali w sumie nawet. Ja już też powiem szczerze, mm, kiedyś doszedłem do takiego wniosku y, pod kątem takim technicznym fotografii, y, co jeszcze można dodać do tych, do uh -huh. tych aparatów, żeby y, ułatwić uh -huh. y, um, życie y, fotografom? I myślałem, że to są kwestie typu. Jakieś takie wzmocnienia tych wartości ISO, że, że, wiesz, że ten szum maleje, no, no to jest, no tak. jest ten trend i, i wiadomo, mhm. że to, to ułatwia autofokus, też cały czas jest dynamicznie rozwijany, i tak dalej. I jak już te rzeczy rosną, no to, no to my coraz bardziej się możemy skupiać na. Na tym, żeby tylko właśnie myśleć o, o kadrze, perspektywie, kadrze. nie, moment. klientach, no bo to jest, ja uważam właśnie, że to mi daje mega, jak tak nawet fotografuję, czy sesja portretowa, czy parę. Mhm. Ja tak naprawdę zauważam, że ja z nimi teraz gadam i w międzyczasie na, naciskam po prostu spust, wiedząc, że i tak ostrość będzie, nie? Bo ekspozycja, oczywiście, to tam swoją drogą to tylko patrzę, żeby mi się podobało naświetlenie. Czy tam chcę troszkę pokazać bardziej artystycznie, czy, czy poprawnie naświetlić, więc tylko tam sobie ekspozycją bardziej manewruję. Tam kółeczkiem ekspozycji, a tak to no, jednak kontakt z klientem, i to Czyli dużo ta podzielność daje, że... uwagi teraz może być większa w tak. kierunku tych ludzi, których portretujemy. Tak, tak, bo wtedy no tak naprawdę jak potem nawet robiłem selekcję z takich zdjęć, no z, powiedzmy z Nikona tam nie wiem, D750 czy, yy, czy, czy, czy jakiegoś innego, z lustrzanki, no to wtedy tak naprawdę dużo zdjęć musiałem odrzucić ze względu na to, że były nieostre, a były dobre, były kadry, ten tylko były bardzo nietrafione, bo na przykład tam na 1.4 pod słońce to wiadomo różnie, różnie z tym bywało. Nie trafiało. No. Mhm. O, ogólnie to powiem Ci, tak słucham Ciebie, bo, bo ja na, na przykład zaplanowałem sobie, że, że przejdziemy do takiego wątku, mhm. że Ty sobie wybrałeś system Sony, potem teraz Canon. To jest w mhm. ogóle rzadkość, że, mhm. że, że ktoś tak ym, skacze z tak, tak, systemu na system, bo, bo jak się patrzy statystyki, tak. jak jest przywiązanie fotografów do, do pewnych systemów, to jednak mhm. nawet przy, przy przejściu z lustrzanek na bezlusterkowce nadal większość jest wierna tej marce, którą wybrała. Mhm. I, i, I to tak się gdzieś tam dokopałem do takich badań, że tam około 20 lat z systemem fotograf jest, nie? No to ja miałem Nikona, tak licząc od czasów analogowych jeszcze, no to chyba wyszło mi z 16 lat na, na Nikonie, tak, okay. jakoś tak. No, niestety Nikon późno wszedł bez więc wtedy byłem tak, że po Nikonie byłem rok Fuji. <laughs> Jeszcze Fuji. <laughs> tak, 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 bo wszyscy zachwalali te kolory, że jakie to wspaniałe. Chodzi A jaki to, Fuji, który wziąłeś? w Fuji miałem x XT... 2 i XT2. XH1. Bo Aha. ja troszkę gdzieś tam ta stabilizacja mi tam pod, była potrzebna, i wtedy wypuścili XH1 i tak troszkę się skusiłem. I Fuji było wszystko spoko, tylko brakowało mi na szerszych kadrach tego jednak. Takiego tej głębi fajnej. Pod względem, bo tam przy dłuższych, jak miałem tam, nie wiem, tą 56, jeden 2, która była odpowiednikiem 85, no to ale głębi czy rozmycia? Bo to... Do tej głębi ostrości, takiej, że, że taka właśnie ja wolałem tą płytszą jednak. I tak na szerokich mhm. kadrach mi tego brakowało. No i dużo xt 2 się zawieszała, No i bateria. No tam musiałem użyć tych baterii naprawdę dużo. Sony wtedy było A7,2, więc nie było jeszcze A7,3, jak ja przechodziłem. Dlatego. Gdzieś tam. To jeszcze nie był e, ten kicier. Tak, tak, tak. I dopiero potem, jak zobaczyłem ten autofokus gdzieś tam na jakichś chyba warsztatach, czy, czy coś miałem okazję przetestować, no to e, nawet chyba przyjechałem wtedy specjalnie, bo jeszcze w Krakowie nie mieszkałem, mieszkałem w Rzeszowie i z Rzeszowa do Krakowa przyjechałem pożyczyć Soniaka. Wróciłem do Rzeszowa, zrobiłem sesję i potem na drugi dzień musiałem go dać, bo tam była jakaś wypożyczalnia, taka wypatrzyłem, jakoś goś miał wypożyczalnie. I po tej sesji dotarło do mnie. Tak popatrzyłem na te kolory, bo wszyscy straszyli, że Sony ma straszne kolory. I zobaczyłem, że przy mojej obróbce tak naprawdę to nie ma znaczenia, czy Fuji, czy, czy, czy Sony, a autofokus no, daje mi ogromne możliwości. No i potem oczywiście, jak przesiadłem się, no to ta dostępność szkieł, jak zauważyłem, że i Sigma, i Tamron gdzieś tam, no pod tym kodem Sony góruje, no nie ma co ukrywać, nawet. Wtedy już tak było, że, że gdzieś tych obiektywów było więcej i przeszedłem właśnie na, na Sonet, gdzie trzy lata spędziłem i, i dalej w sumie polecam, gdzieś tam jak dużo osób mnie pyta, co teraz kupić, to jednak to Sony gdzieś tam według mnie jest dobrym systemem, jeśli chodzi o ocenę do jakości i, i dostępność szkieł. O, to jest re natywnych. ogólnie rewelacja w tej chwili, jeżeli ktoś chce się zajmować fotografią, to obojętne co tam wybierze, to to nie ma, nie ma jakichś tam katastrof w kwestii sprzętowych. Tak. To raczej, raczej tak jak mówiłeś, że trzeba się skupić potem na tym, jak zarobić na ten sprzęt. Nie? To, to jest tak, ważniejsze tak. w tak. No i żeby nie przeszkadzał. no Ja akurat na Kanana przeszedłem troszkę z takiego powodu, bo pracuję hybrydowo, że to musi być szybki. Na przykład, Sony A7 III miało to uwadze, że jak się zrobiło serię zdjęć. To trzeba było poczekać, to nie była duża ilość, nawet 5-6, to trzeba było zaczekać, żeby nagrać na przykład krótki klip, trzeba było zaczekać, e, aż opróżni Bufor. I ja czasem na sesji, jak na przykład zrobiłem sobie migawkę elektroniczną, na powiedzmy, nie wiem, 12 zdjęć, bo na przykład para coś tam szła do mnie, czy, czy tam biegli, no nieważne, no to tak naprawdę musiałem kilkanaście sekund czekać, żeby coś zrobić. No, oczywiście zdjęcia można było robić, ale już nie można było czegoś nagrać. I na przykład Canon no ja teraz na R6 jestem, no to on to natychmiast opróżnia bufor, więc tak naprawdę mogę w każdej chwili zacząć filmować czy robić zdjęcia. I to jest no to zadecydowało u mnie akurat. Może kwestia tego, że masz mniej klatek na sekundę i wtedy mniej robisz. Nie, 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 nie. To nie, bo tutaj mam ustawioną elektroniczną też. A, czyli szóstce, do 20, chyba... do 20. Tak, tak, tak. Więc to, to nie było to. To kwestia było, że tam był jeden slot hs jedynka. E, I tylko chyba w JPG-ach nadążał, ale jak już był nawet RAF, plus JPEG, gdzie ten, no to niestety, słony pod tym kątem y, zawsze było słabe. Teraz dopiero to w tych nowych poprawili. Więc, więc... Wywołałeś wilka z lasu, chociaż to nie, nie był temat, od którego mieliśmy i tak wyjść, ale to, to już tam pomijam sprawę. Yy, tak. Pomówmy chwilę może o tej, o tej hybrydowej fotografii, bo to jest coś, co, co mhm. tak mnie yy, znaczy zastanawia. Jak... jak piszesz w Polsce w ogóle, bo raz miałem parę w ogóle ślubną, że wpisali to w Google i mówili, ale my nic takiego nie znajdujemy, to co to jest? Nie? Ja mówię, no tak, w Polsce to nie jest znane, za granicą tak i tak. Ja to tak podpatrzyłem. To weź taką wiki, wikipediową definicję, daj nam. Tak, raczej to chodzi o to, że robisz zarówno zdjęcia, jak i krótkie klipy i montujesz z tego krótki teledysk, taki 5-6 minutowy. Raczej znaczy, ja nie chcę wchodzić w drogę filmowcom, więc to nie jest tak, że ja zabieram im pracy, tylko chodzi o to, że często miałem pary, które wybierały tylko mnie do zdjęć i czuły taki niedosyt, że nie chciały filmowca, bo nie chciały tej otoczki. Bo czasem miałem, że jak nie wiem, wpada ekipa trzech filmowców, oni zrobią świetny materiał, bo yy, wiadomo, to produkcja będzie niesamowita i fajne ujęcia. Ale oni robią takie zamieszanie, plus jeszcze ja, czyli nas jest tam czworo, no to jednak, jednak jest tłoki. Te pary po prostu często nie chciały czegoś takiego. I jak zobaczyły, że jedna osoba może dostarczyć im materiał, który oni będą zadowoleni, że. To jest tak, że normalnie by nie mieli w ogóle filmu, nie? Więc wtedy w ogóle by nie wzięli filmowca, a tak decydują się na mnie, mają dzięki temu krótkie klipy. Bo trzeba pamiętać, że jeśli ja już wiem, że dany moment złapałem, albo mam moment, że nie wiem, normalnie bym się nudził na przykład, bo nie wiem, stałbym i przechodziłbym na inne ujęcie czy coś takiego, to mogę w tym momencie nagrać krótki klip, no, oczywiście kilka sekund, które gdzieś tam potem, mając dużo tych klipów, yy, mogą posłużyć za zmontowanie fajnego materiału, gdzie często jesteśmy na sesji, na przykład czy narzeczeńskiej czy plenerowej i też oni muszą się osobno umawiać na film i tak dalej, więc tu mogę im już jakąś na miastkę taką dostarczyć, nie, tak naprawdę. A przy okazji dodatkowo zarobić, więc to też jest dla nas zysk, nie? Przede wszystkim też kwestia tego, że żyjemy w takiej dobie multimedialnej i jest mhm. dużo platform, typu na przykład właśnie ten sławetny TikTok, czy też tak. to w którym kierunku poszedł Instagram. Że, mhm. tam, że tam jest miejsce na te, na te klipy. Tak. Że możemy właśnie w tym naszym marketingu nie? wykorzystać to bardzo aktywnie. Ty widziałem, że, że mocno tam ciśniesz. Tak, z media społecznościowe troszkę mniej, bo miałem moment, że się dużo pokazywałem, ale jakoś tak, ponieważ prywatnie mało to robię, jakoś też ciężko mi się przekonać. Wolę. YouTube jest dla mnie taką formą, gdzie łatwiej mi akurat coś, coś nagrać, coś powiedzieć. Ale jeśli mam możliwość, to tak gdzieś tam, kiedyś nawet na TikToku coś tam umieszczałem i też przynosiło jakiś efekt. Tylko, tak jak mówię, to trzeba chyba mocno poczuć, może jeszcze gdzieś tam przyjdzie na mnie pora. Ale zaznaczmy, że ty nie właśnie tańcowałeś tam przed kamerą, tylko właśnie to były takie klipy pokazujące i backstage tej pracy. To, to coś, co myślę, że interesuje no nie tylko fotografów, ale też pary takie, które być może mają jakieś opory. Psychiczne, że mm -hmm. wiesz tam, może to będzie jakoś tam sztywno, nie, nie odnajdziemy się, to mogą zobaczyć ciebie w akcji i zobaczyć, że no nie taki wilk straszny. Nie? Zgadza się. Nie, no to dużo, dużo daję. Teraz, właśnie jak mam parę i się zastanawiają, to im taki filmik podsyłam, żeby mogli sobie zobaczyć, czy to jest to, czego szukają. Bo ja mam taki styl, ja mówię po środku, że lubię reportaż, ale wiem, że dużo, że ja to, bo kiedy się inspirowałem Jerry Johnnies, to jest australijski fotograf, ale dużo czasu spędza w Stanach. I on wychodzi z założenia, że jakby czekał jak para, nie wiem, się pocałuje, gdzie para będzie załóżmy taka, że nawet koło siebie nie stoją, no to on by nigdy się nie doczekał tego momentu. Więc on troszkę lubi zaaranżować, ale też lubi dodać emocje do tego, więc to nie jest tak, że on ustawia na sztywno ten, ja tak jestem po środku, dlatego też lubię, żeby pary to wiedziały, że jeśli widzę, nie wiem, że przy oknie jest fajne światło, oni siedzą gdzieś tam w jakimś kantorku nie wiem mal, makijażystka maluje bo trafiałem takie rzeczy no to czasem podpowiem nie że tam przy oknie o fajnie papierze nie jakbyście tam gdzieś tam makijaż robiły nie więc ja wychodzę takie po środku mam stąd gdzieś tam też też patrzę jakby w tym kierunku żeby oni też tego stylu szukali nie bo wiadomo są fotografowie którzy tylko reportaż i tylko wyłącznie a ja lubię to tak wypośrodkować, żeby troszkę tego, troszkę tego, żeby mieli fajne portrety też z dnia ślubu, nie, a nie tylko takie zaskoczenie jak to <ścoughs> czasem no ja, się osta... może... ja się kiedyś właśnie zastanawiałem nad tym łączeniem fotografii i filmu mhm. i kiedyś to było o tyle trudne, że trzeba było jakieś takie kombinacje może robić sprzętowe jakieś takie widziałem, że, że ludzie sobie tak montowali Powiedzmy, kam tak, tak. kamerę i, mm -hmm. i aparat, to. i to takie ch chodzili z takim czymś, co, co przypominało, no ja nie wiem co, ale, ale na pewno nie coś komfortowego to było. A teraz jest to wszystko w tym jednym korpusie. Natomiast to jest też kwestia, chyba, tak, takiej mentalności w sumie, z jak się nastawisz, nie? Że, że musisz mieć to i to. Ja nie wiem, czy to mm -hmm. nie w pewnym momencie jakoś tam nie dekoncentruje, że, że zmiana jakby. Tego formatu myślowego następuje mhm. podczas jednego. Czyli kwestia, czy wiesz, jeśli. Reportażu. Bo filmowcy mhm. często różnych oczywiście miałem filmowców, to nie, że wszyscy, ale miałem często filmowców, którzy tam, nie wiem, żeby powtórzyć jeszcze raz ubieranie, bo on musi, bo był sam i musiał z drugiego ujęcia, jakby zrobić, prawda? Jak są we dwóch czy tam trzech, no to oczywiście już już takich sytuacji nie ma. Więc tutaj przy tym jakoś. Bo moja para nie wie, kiedy czy tam klienci nie wiedzą, kiedy ja robię to, kiedy to, więc to jest dodatkowy plus, że oni się czują swobodniej, bo myślą, że ja zrobiłem to zdjęcie, no i tyle, nie? Więc to jest takie bardziej na luzie. I ja też staram się jakichś momentów nie powtarzać, i to też chyba odgrywa tutaj dużą rolę. I jakoś tak te filmiki są takie fajniejsze. Ja zauważyłem, że jak mam czasem ślub, gdzie nie robię tych filmików. Bo jest wynajęta ekipa czy coś takiego, to tak czasem mam taki moment, że nie, że się nudzę, ale tak coś bym zrobił jeszcze. Coś bym tutaj ten, gdzie ja robię. No chcesz się tam. wcinać wtedy, tak? Nie, nie, bo wiadomo, że jak mają dedykowanych filmowców, no to ja nie jestem potrzebny pod kątem filmowania, nie. Więc ja oczywiście tego wtedy nie robię. Ja robię tylko wtedy, kiedy para mnie do tego oczywiście wynajmie. Eee, chyba, że gdzieś tam mam, nie wiem, jakąś sesję portretową czy coś, no to wiadomo, wtedy jestem sam jakby. Więc, więc tu staram się też z tej funkcjonalności korzystać. Na pewno teraz łatwiej, no bo my wyglądamy jak fotograf, czyli nawet goście, jak na weselu robię zdjęcia, na przykład gdzieś tam, no nazwijmy z ukrycia, gdzieś tam przy stołach sobie rozmawiają. Nie jak wiosłują Rosły, tylko jak sobie rozmawiają. To często jest tak, że nawet jak mnie zobaczą, to się uśmiechną do zdjęcia jakby i wracają do rozmowy, bo wiedzą, że to nie jest, muszą sztywnić jakby... Bo goście nie wiedzą, że ja też robię filmiki na przykład, bo para moda tego nie mówi, nie? Tam gościom czy coś. Więc to jest taki dodatkowy plus, że całkiem inaczej ten filmik będzie wyglądał niż to, co by robił filmowiec dedykowany, nie? Mm -hmm. no, a widzę, że tam sporo tych filmików natrzepałeś, no, jak to się <laughs> mówi na tym TikToku. To są też takie krótkie ujęcia dynamiczne, z, połączone często ze zdjęciami. Mm -hmm. No, ale to to, to, to to jak to się ci jakoś tam przełożyło na klientów, czy to tylko bardziej słabo. Tak, gdzieś z TikToka akurat to gdzieś tam mnie może tam pary rozpoznają, tam chyba z dwie sesji mi się trafiło tak, że bo ja tam w Bieszczadach dużo czasu spędzam, więc trafiłem pary właśnie gdzieś tam, jakby z dalszej części Polski, gdzie normalnie bym do nich raczej nie dotarł tak w normalny sposób. Że właśnie na TikToku wypatrzyły mnie i, i dzięki temu robiłem właśnie sesję na przykład w górach. Nie? Gdzie normalnie ta para by pewnie wzięła jakiegoś innego fotografa. Więc ma to swoje plusy, no wiadomo, że trzeba by częściej działać. Bardziej gdzieś tam pary mnie chyba kojarzą właśnie gdzieś tam na YouTubie mnie znajdą. Ale to pary cię, też, cię znajdują na YouTubie? Też, też gdzieś tam. Co już, ty? Znaczy może dlatego, że jak mają gdzieś zajawkę na jakieś fotografowanie czy coś, to gdzieś tam potrafią mnie znaleźć i właśnie te zakulisowe im się podobają, że nawet moje pary, które mają te filmiki, które są tam na, na ujęciach, to też mówią: A wiesz co, fajna perspektywa że takie inne spojrzenie na swój ślub mają. Więc też gdzieś to ich to tak kręci trochę. Nie Aha. wiem, czy tam pokazują swoim gościom, raczej nie pewnie, ale tak dla siebie mają taki materiał, że mogą sobie to kiedyś gdzieś tam od, odtworzyć i zobaczyć, jakby jeszcze z innej perspektywy, nie? Właśnie, bo tutaj ty na YouTubie robisz taki kanał, który jest w zasadzie takim połączeniem, takim pomostem między samymi radami dla fotografów, a, a częściowo takim marketingiem fotograficznym, bo mówię tutaj o tych filmach, które pokazują Twoje sesje na przykład. Od, mhm. od innej strony ty tam dodatkowo jesteś takim lektorem, jak gdyby, albo to jest taki voiceover, mhm. albo z widocznym tobą. I, i, I to jest takie, jak gdyby streszczenie, opowiedzenie ca, całego tego procesu, w którym fotografujesz, więc, więc to nie jest też taki typowo materiał tylko szkoleniowy i, mm -hmm. i to myślę, że to może się jakoś tam ym, podobać tym parom, o którym mówisz. Ale powiedz mi troszeczkę tak nad tym, bo, bo, bo ty to te, te, taką widziałem, że zastosowałeś metodę, że po prostu załączasz sobie kamerkę na przykład na aparacie, gdzieś ona jest, czy mm -hmm. przy aparacie, nie wiem, czy to jest czu... tak. na czole, y, jakiś nie, GoPro. Nie, <laughs> nie a czyli na początku robiłem kamerkę 360 i efekt z, z tej kamerki mi się najbardziej podobał, tylko problemem jest to, że ten materiał trzeba potem przetworzyć na... Nazwijmy płaski format, normalny, zjadliwy. I to jest czasochłonne. Strasznie czasochłonne, dlatego poszedłem teraz w GoPro i po prostu mam od razu gotowy materiał. Oczywiście kwestia zamontowania, bo widziałem, że są fotografowie, co robią takie POV, czyli tam gdzieś na klatce. Tutaj piersiowej mają zamontowane, i widać ten, tylko że to wtedy często aparat zasłania znowuż. To, co widzimy z przodu, a ekran często jest niewidoczny, dlatego gdzieś tam montuję po prostu bardziej na aparacie. Na aparacie, żeby ten tylko teraz GoPro ma fajnie, że nieważne, czy, czy mam w pionie, czy w poziomie, ono stabilizuje horyzont. Nie? Więc, więc teraz doszły takie już bajery, co technologia umożliwia. Co kiedyś, na przykład, jak ja zaczynałem takie filmiki kręcić, no to GoPro no nie miało jeszcze tej stabilizacji horyzontu. więc... więc Widzę, że ten POV, to się tłumaczy jako point of view, ale to w jakim to jest rozumieniu używane, bo to jest taki już znaczy... język młodzieżowy dla mnie Aha. trochę znaczy, nie, bo to jest zazwyczaj jak ludzie montują sobie na tutaj klatce piersiowej z przodu kamerkę mhm. e, i wiesz, i chodzą tak w grze komputerowej, że widzisz jakby z karabinem szedł, czyli masz z przodu aparat przed sobą. I to sobą. ludzie oglądają, tak? E, serio. Znaczy, znaczy tego jest u nas jeszcze mało, tam na zagranicznych zauważyłem bardziej, u zagranicznych fotografów, Tam raczej znaczy, może bardziej przy sesjach takich portretowych niż w ślubach, ale też gdzieś tam ślubne się pojawiają. Tam chyba też widziałem ostatnio jakiś nasz fotograf tutaj z Polski miał takie POV zrobione i spoko, fajnie to wygląda, ale za mało widać po prostu, bo aparat czasem za bardzo zasłania, a ekranik nie zawsze jest widoczny, więc tak. Trudne wiem, technicznie, nie. tak? To jest do ogarnięcia. A czy znaczy nawet łatwiejsze niż to, co ja robię, bo jak ja mam na aparacie, no to już gdzieś ta kamerka zwraca na siebie uwagę, nie? więc czasem gdzieś tam ktoś zapyta, co to jest. nie ja mówię, a tak sobie tam jakieś tam coś, coś nagrywam. To jest na siebie, transmitowany nie? na żywo. Tak, tak, więc no... Nie stresujcie też... się. No, znaczy myślę, że... A właśnie, a nie, nie miałeś tak, Gdy... że klienci się trochę bardziej stresowali przez to, że ty nagrywasz ten backstage? Nie, oni, znaczy zazwyczaj no, większość moich klientów gdzieś tam zna mnie pod kątem, bo często jak jesteśmy na sesji narzeczeńskiej, a dużo par gdzieś tam tą sesję narzeczeńską u mnie ma, to... Już potem wiedzą, już wiedzą, że jest spoko jest na, na luzie raczej i, i wiedzą czego się spodziewać, więc myślę, że to jest tak, że, że już o tym nie myślą, że, że to jakoś tak ten. No, nie, nie wiem, na razie nikt mi tak jakaś para nie powiedziała, żeby żeby po co to, czy coś takiego jakoś tak raczej na spokojnie i wiedzą, że ja mam, że robię, co mam zrobić. Może już się ludzie po prostu przyzwyczaili że gdziekolwiek nie pójdą, to tam. Będą nagrywani. Ja kiedyś miałem taką pracę jako kurier e, rowerowy mm -hmm. w Londynie. I ci powiem, że właśnie liczyłem kamery, ile w ilu kamerach w dany dzień się <grych> znalazłem, wiesz, chodząc mm -hmm. do tych wszystkich biur i mm -hmm. tak dalej. To nie wiem, ale tam było naprawdę bardzo dużo. nie? Po stu to się chyba jakoś przestałem przejmować tym wszystkim. Aha. I nie, nie licząc tych wszystkich CCTV, które są mm -hmm. e, na ulicy, nie. To, to, to mhm. myślę, że to jest nie sposób w ogóle wszystkie wypatrzeć. Więc ci, którzy żyją w miastach, to oni są non-stop wokół jakiejś kamery. Wręcz często już, już mi się tak wydaje, że jesteśmy w, w jakiejś tam orwellowskiej powieści czasami, nie? Że, że już mhm. ten wielki brat patrzy i, i nas gdzieś tam widzi. Więc może to jest coś, co sprawia, że ludzie już się przestali w ogóle przejmować, że nawet jakiś Jacek przychodzi, mhm. POV kręci. <grymne> No, tak stwierdziłem, że to jakaś taka fajna forma, a to nawet człowiek ma dla siebie pod kątem, co można by nawet w kontakcie z parą, czy coś usprawnić, potem jak gdzieś tam się to odsłucha czy zobaczy. Znaczy ja akurat gdzieś tam z parami, no dużo rozmawiam na takie też prywatne tematy, czy coś dlatego. Na przykład, jak pierwszy jak zobaczyłem u fotografów zagranicznych, coś takiego, no to oni często na tych sesjach tak bardzo, no, nie wiem, czy to nazwać tak profesjonalnie, ale tak bardzo. Że tylko praca, czyli jak, jak są na plenerze, no to bardziej nie rozmawiaj, nie ma tych rzeczy takich prywatnych, tylko tu zróbcie to, tu zróbcie to, tu zróbcie to. I to mi się nie podobało. Ja na, no często na sesjach z parami no, rozmawiam o różnych rzeczach. No i też no, nie wszystkie tematy są takie, że, że pewnie yy, chciałbym gdzieś tam o tym mówić, czy nawet para pewnie, bo to takie rzeczy raczej prywatne gdzieś tam sobie rozmawiamy. Stąd jakiś tam wolę, właśnie gdzieś ten głos podkładać, bo tak mówię, no, gada się o różnych rzeczach, byle jakby atmosfera była fajna, nie, przyjemna. Co innego jest, jak ktoś idzie, no, no, może są takie osoby, co idą na sesję, i tylko, no to stańcie tutaj, coś tam zróbcie i tak dalej, przystanę czy jakieś zabawy czy coś, ale ja lubię z parami po prostu rozmawiać o życiu tak ogólnie, nie o wszystkim. Yy, mimo, że ja to mówię, że jestem introwertykiem, co nikt mi nie wierzy, ale gdzieś tam. Wychodzę wtedy z tej swojej strefy komfortu i, i wiem, że no coś trzeba, jakiś kontakt. Ten, bo gdzieś miałem czasem, gdzieś tam sesję robioną i zauważam, że jak nie mam tej interakcji z fotografem, to się zastanawiam, czy nie wiem dobrze wyglądam na tych zdjęciach, czy źle i tak dalej. No to takie doświadczenie po drugiej stronie obiektywu bardzo procentuje, ale też może, a propos tego, co mówiłeś tego kontaktu z, z tymi fotografowanymi. To w przypadku takich sesji jakichś tam modowych, czy, czy typowo takich portretowych, że w jakimś tam studio, no to te takie rzeczy, ten, ten small talk, jak to się mówi, no to jest załatwiany tak przy okazji przed albo po, a, a później jak widzisz takie nagranie z tej sesji, że oni tylko stań tak, zrób tak, podbródek wyżej, no to, to to już jest ten taki moment tylko filmowany, czy mont, może montowany, w którym oni może jako edytorzy też decydują, nie? No ale to ogólnie, ogólnie tak fajnie, fajnie, że ten temat jakoś tam jest, bo, bo to myślę, że to taki jest mała podpowiedź, jak to może technicznie ogarnąć, żeby, żeby pokazywać te kulisy jednak swojej pracy, bo to wszyscy ci eksperci marketingowi mówią, że no dobra, to pokazujesz wynik swojej pracy, ale też to zaplecze jest ważne dla ludzi, tym bardziej, że większość i tak fotografów nie będzie tego robiła, bo oni się jednak Skupiają tylko i wyłącznie na zdjęciach. I wiesz, jak masz taką bardzo dużą konkurencję, jak żyjemy w tych mhm. czasach, że po prostu jest fotografów naprawdę całe mnóstwo i wszyscy robią bardzo dobre zdjęcia, bo ten poziom poszedł niesamowicie w górę w ostatnich 10 latach, tak, no to mhm. trzeba myśleć o takich niestandardowych formach jakiegoś pokazywania się, bo no, to nie, nie jest tak, że zawsze będzie można tylko odcinać kupony. Zgadza się. Nie, no to na pewno. Ale lubię to. Jakieś tak mi się spodobało. Właśnie nawet dzisiaj coś będę, będę montował. Tylko właśnie z tej kamerki 360 i lubię te ujęcia, ale tyle czasu, co, co trzeba poświęcić, więc też trzeba sobie to tak zrobić, żeby. A to jest jak, ta kamera, na której ciebie też widać, tak? W yy, Tak, całości? Tak, jest, tak, tak. To wtedy można sobie no, każdy kadr. fajne, bo kadrować można już po fakcie. No, ja też lubię na prywatnych wyjazdach, bo wtedy tam jest tak, że selfie-stick znika, bo ona powoduje, że nie widać selfie-sticka, czyli wygląda jakby kamera lewitowała w ogóle. Dlatego prywatnie. A lubię gdzie ona wybrać, jest, tak fizycznie? Bo, znaczy, bo to jest tak, że kamerkę na przykład masz z przodu, przed sobą, i ona powoduje, bo to jest technicznie rozwiązane, ponieważ jakby kamery są po dwóch stronach i jest grubość kamery, i ono tam automatycznie to oczywiście jakby szyje na te 360. Skleja i chodzi o to, że to, co jest pomiędzy, jest niewidzialne. Czyli ponieważ selfie stick, ten kijek jest, grubości tej kamery to powoduje, że tak jakbyś szedł przed. Tak by kamera lewitowała, szła przed tobą, czy tam z boku, no nieważne. Lub za tobą, Ale tak? tak, tak. A kijek jest po prostu niewidoczny. Nawet mam taką, taki kijek chyba. 3, Ale ty 4 go musisz metrowy. trzymać, czy sobie do plecaka, na przykład? A czyli. Możesz, to, już, to już kwestia wygody. Kwestia Aha. wygody. I, I ten. Wiadomo, że jak coś jest za blisko kamery, no to ona troszkę jest niekształca, ale ma swoje plusy. Tylko tak jak mówię, no troszkę jest uciążliwe potem przekonwertowanie tego, bo trzeba dodatkowy czas na to poświęcić, ale efekt jest naprawdę fajny. Ja mam tą pierwszej generacji, teraz już jest chyba trzecia generacja tej kamery, więc efekt jest ale naprawdę Ale to jest GoPro czy co to jest? Tak. Nie, nie, to jest Insta 360. Ja mam One X, a teraz już jest trójka One X3. Już już jest tam. ten już bateria w końcu trzyma jest wodoodporna i tak dalej. No ta moja to jest bateria tam z, po 40 minutach spada już, ale, ale ale efekt właśnie się często gdzieś tam osobom podobał. E, czy czy klienci jak patrzyli potem na takie ujęcia? To nawet chyba jest fotograf w Nowym Jorku, co używa tego gdzieś tam na e, przy filmowaniu czasem i dołącza parze jako filmiki. Aha, i ale wtedy też jakoś tam widoczny na tym. Właśnie on nie, on tak jakoś tak, tak śmiesznie łapie. Nawet gdzieś tam widziałem, że przez okno potrafił zaglądać tą kamerką, tylko on też filmuje i, i, i takie ciekawe efekty z tego można fajne. Bo GoPro, minusem GoPro jest to, że ono jest w jednym kierunku nastawione. I nie zawsze nam ten kąt odpowiada, nie? bo czasem o, kurczę, mogliśmy przestawić troszkę. Albo fajnie by było z innego ujęcia, a mamy tylko ten trzeba by mieć ze dwie-trzy GoPro na sobie, nie tak naprawdę, żeby mieć taką możliwość kadrowania. To już w ogóle by fotograf przypominał <noise> chyba choinkę. <noise> tak, tak. Nie, no akurat jeśli chodzi o jedną kamerkę, no to ta Insta360 One to jest takie aplikacja, jest mega prosta, bo kadruje się na telefonie. To tak śmiesznie wygląda, bo ja na obrotowym fotelu to robię te kadry, więc jak ktoś mnie ogląda z boku, jak patrzę, jak, jak, jak ja obrawiam te filmiki, to ale co ty robisz w ogóle? Bo wykorzystujemy żyroskop w telefonie do obrabiania tego filmiku. Bo na komputerze to jest masakra, a na telefonie to przyjemność, ale tak jak mówię, czas na to trzeba poświęcić. No tak, ale no nic nie ma za darmo, to jak, jak chcesz nie, no mieć. Oczywiście. Jak Więc chcesz mieć klientów jeść. i jakoś tam prowadzić te, taką jakąś swoją aktywność zawodową, no mhm. to wiadomo, że, że musisz coś robić w życiu, nie? No ja polecam, samo ktoś nie zrobi wszystkiego. Ktoś chce zacząć właśnie y, takie nagrywanie siebie, no to po pierwsze telefon to jest najfajniejsze, więc albo jak mamy asystenta, to gdzieś tam poprosić, żeby nas gdzieś tam czasem nagrał, albo nawet telefon gdzieś tam postawić, żeby się nagrywało. E, no albo GoPro, GoPro się fajnie sprawdza. No jest troszkę takie większe, ale, ale jest wygodne w korzystaniu, szczególnie te nowe, e, już tam chyba od dziewiątki wzwyż mają tą stabilizację horyzontu, więc, y, więc nawet jak. Kadrujemy pion poziom, pion poziom, no to i tak widzimy poziomy obraz, i to jest chyba takie najfajniejsze. Fajnie się sprawdza ogólnie takie postowanie zdjęć z filmem, jak mhm. film jest takim rozwinięciem tego zdjęcia albo prowadzi do niego. Nie? Czyli, mhm. czyli masz tę scenę nagraną, tak jak ty mówisz, że tam sobie na przykład. Stoisz, już się nudzisz, czy tam już zrobiłeś zdjęcie i jeszcze ten moment nagrywasz, i to może być po, nie? To, to w montażu mm. potem tego nie widać, czy to było po, czy przed, i, tak, i, tak. i to sobie tam leci. To, to robi takie wrażenie fajne, że, że wiesz, mm -hmm. że, że jednak masz do czynienia z fotografem, który fajnie wybiera ten moment, nie? Bo widzimy same, same zdjęcia, to, to tak nam się wydaje, że no może to była taka po prostu chwila. W której nie sposób było nie strzelić dobrej klatki, a jak dajemy ten, ten cały kontekst tego, gdzie oni tam stali, czy, czy, czy jakby pokazujemy to w ruchu, to potem jakby to, to, to się tak wydaje, że a to rzeczywiście, to jest ktoś, kto, kogo potrzebujemy, nie? bo on, to on będzie robił taką decyzję, podejmował taką decyzję, że zrobi zdjęcie. Nie? Wydaje mi się, że to jest taka pewna forma. Budowania jeszcze większego zaufania do tych Twoich fotograficznych umiejętności. No na pewno pokazuje, no, czy się znasz na robocie, czy nie. Więc na pewno gdzieś tam czasem może to zadecydować, bo jeśli na przykład para, no zdjęcia powiedzmy w większości teraz są na bardzo wysokim poziomie i często są czasami podobne, załóżmy, gdzieś tam fotografowie mogą używać gdzieś tam jakichś, nie wiem, załóżmy podobnych presetów no to te zdjęcia też są bardzo zbliżone oczywiście tam, no bo para patrząc na zdjęcia nie poznaje naszej osobowości no chyba, że ktoś lubi się tam pokazywać często właśnie na tych storiesach, różnych jakichś relacjach, no to co innego więc myślę, że wtedy jeśli para ma możliwość porównania tego zobaczenia to wtedy od razu jest w stanie stwierdzić czy ta osoba jest taka z którą by chcieli pracować, bo ja często mówię, że to nie, cena oczywiście ceną, ale często to jest tak, że Bardziej decyduje ta osobowość, więc albo kogoś lubimy, albo nie. No i z fotografem jednak spędzamy cały dzień, jako para, prawda? Para spędza cały dzień. I to jest jedyna osoba, z którą są tak blisko. No nie ukrywajmy, że jednak wszystkie inne nawet osoby, nawet rodzice w tym dniu nie są tak długo jakby jak, jak fotograf. Nie? I trzeba tą osobę nie tylko tolerować, ale w jakiś sposób też troszkę lubić. Nie, nie mówię, że trzeba być przyjaciółmi od razu, ale, ale jednak się w jakiś sposób tam nie wchodzić sobie też w drogę, nie? No to my jesteśmy teraz sprzedawcami może nie tyle marzeń, yy, tylko yy, jakby no decyduje to zaufanie, nie? Czyli, mhm. czyli yy, obietnice tak naprawdę to są, to są przedmioty umowy, którą się podpisuje z, z klientami zanim dojdzie do jakiejś tam sesji, mhm. no bo okej, okay, no to ktoś może zrobić jakieś tam ileś sesji, a jaką klient ma pewność, że powtórzy się ta sytuacja, przynajmniej na takim poziomie, w przypadku ich sesji, nie? Czyli za każdym no tak. razem jest to kwestia tego typu, że oni wyrażają taką nadzieję, że tak właśnie będzie, i ty też, jako fotograf, mhm. dochodzi do podpisania umowy, ale, ale w zasadzie tym, tym, co sprawia, że ten podpis ląduje na papierze, jest właśnie to, że oni ci już w wystarczającym stopniu zaufali. A to jeszcze jest dodatkowa trudność, że no nie wiem, ja tak domyślam się, że nie prowadzisz takiego stacjonarnego studia, że, nie, że ktoś nie, tam nie, przychodzi, nie? nie, 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 tak nie że jesteś y, kolejnym fotografem z internetu, tak naprawdę hmm. dla ludzi, nie? Czyli oni sobie sprawdzają tych iluś tam fotografów z internetu, i być może teraz jest o tyle łatwiej, że już się zrobiła taka sytuacja, że, że praktycznie wszyscy ci, którzy dajmy na to, w jakiejś tam branży ślubnej. Pracują, no to są tymi fotografami z internetu, że nie masz tej takiej konkurencji, że ja na przykład kiedyś jak zaczynałem, to mhm. pamiętam, że, że umawiałem się na taką studniówkę, nie? że ja sfotografuję. I byłem w, o tyle w takiej sytuacji ciężkiej, że miałem konkurenta na rynku lokalnym, który był już takim uznanym. Fotografem mm -hmm. z jakiegoś tam miejsca, mm -hmm. nie? czyli prowadził ten mm -hmm. fotozakład. I w tym momencie, jak miałeś jakiegoś tam młodzieniaszka z internetu i gościa, który się już tam ustabilizował i już korzenie w ogóle zapuścił w tym miejscu, no to tam nie było dyskusji. To było tak, że nie, bierzemy tego i Ksińskiego, bo to jest. Ktoś, kto, komu możemy ufać, a, a ten z internetu, no to jakiś tam nie wiadomo, dzisiaj jest, jutro nie ma. Mhm. E, a, a w tej sytuacji teraz mamy lepiej, nie? że przychodzi na przykład jakiś tam znowu młodzieniaszek i my już jesteśmy z tymi starymi, którzy <laughs> zapuścili korzenie w tym internecie. No to dla ludzi, jeżeli tam on ma dobrze tam ogarnięte te wszystkie sprawy internetowe, to już nie ma znaczenia, nie? Ale to, to, to nie ma, że fanfary się odpalają, jak chodzi na, na Twoją stronę, nie? Że, tak, tak. Że ta, ta nie, sytuacja no trochę się zmieniła jest też. Już na pewno łatwiej, jak ktoś się czuje swobodnie w mediach społecznościowych, to już w ogóle, no bo no, nie ukrywajmy, jednak większość osób bardzo dużo czasu spędza przy Facebooku, Instagramie, i właśnie TikToku. I, I jeśli ktoś naprawdę ma taki dar do pokazywania siebie i tak dalej, to, to no jest w stanie naprawdę dużo osiągnąć. I to. Tak naprawdę mając nawet takie początkujące portfolio. Nie? No teraz można pójść jako drugi fotograf, czy tam jakieś warsztaty, czy coś, i już można to portfolio dosyć szybko zbudować. I, i no, te media społecznościowe dużo dają, więc mamy jakby możliwość nawet, jak ktoś chce, może, jak znajom dobrze język, no to może nawet za granicą się reklamować nie? I, i tak dalej. Więc no, możliwości są ogromne dzięki temu. A mieliśmy gadać o sztucznej inteligencji. <laughs> <laughs> no, zgadza się, raczej. Znaczyń... No, jakoś tak zeszło na inne tematy. No ale dobra, no to już jakby rozgrzaliśmy się, mhm. wszyscy są gotowi. Teraz <laughs> temat roku. Ta sztuczna inteligencja, no bo to niektórzy mówią, że pół inteligencja. no ale dobra. W każdym razie, bo. Wiadomo, że jest, jest, jest taki ten, ten temat tego, że, że ono się pcha, ta AI wszędzie, nie, i, i był już taki podcast, który tam to, to tłumaczył, że są takie dziedziny fotografii, które być może jakoś tam wymrą. Chodzi o jakieś tam zdjęcia, powiedzmy takich. No, jakiś tam, powiedzmy, potraw, czy, czy jakieś takie stokowe, że, że, że mówisz programowi, co ma stworzyć, nie? Tak, tam tak. góry, coś tam, coś tam i on Działam. generuje, mhm. nie? No dobra, ale w przypadku takich ym, zdjęć, że fotografujemy konkretną rodzinę czy parę, to, to ciężko będzie takie coś zrealizować yy, na, na, na tym etapie, mhm. w którym ta technologia jest. Natomiast yy, ta sztuczna inteligencja yy, wchodzi i w kwestię obróbki. I nawet w kwestię selekcji, już nie wspomnę, że, że ona jest obecna po prostu w naszych korpusach, tylko my po prostu tak uważamy, że, że to jest jakby należne nam i, i że nawet jej nie zauważamy, nie? Bo, bo ludzie mówią: A to sztuczna inteligencja, jakiś program typu ten luminar, że on zmienia niebo to straszne, to jest katastrofa. Ja nigdy bym sztucznej inteligencji w fotografii nie używał, ale ta sama osoba korzysta na przykład z funkcji rozpoznawania oka, nie? Tak, I, tak. I, i, I nawet nie wie, że to jest też wynik działania sztucznej inteligencji. No mhm. ale dzisiaj, może, nie będziemy o tych funkcjach budowanych w aparat rozmawiać, bo, bo wiem, że ty testowałeś po prostu takie rozwiązania, które i same obrabiają, i same wybierają zdjęcia, więc może najpierw od tej selekcji byśmy zaczęli, bo jak ty to oceniasz, ten Aftershot czy Aftershot Pro? Takie tak, coś. Ten program był bardzo fajny. Ja tam robiłem porównanie też do selekcji, którą ja zrobiłem jakby już, już tak bezpośrednio. I naprawdę czasem mnie zaskakiwało, jak trafne była. No oczywiście nie wszystko, bo jednak ten program nie bierze pod uwagę artystycznego takiego wkładu w zdjęcie, więc jak gdzieś tam fajne bliki były, czy fajne przebłyski słonka, czy jakiś niuans, gdzie para jakoś fajnie popatrzyła na siebie, no to program tego nie zauważy jeszcze. Przynajmniej na, na dzień dzisiejszy. Ale już to, że nam odrzuci na przykład zdjęcia z zamkniętymi oczami, wszystkie, takie rzeczywiście zamkniętymi, chociaż czasem zauważyłem, że trafiało się, że gdzieś tam jakby oczy w dół skierowane. Na przykład tam szypadki przy pani młodej. interpretowało, że zamknięte. Tak, mhm. tak, więc też trzeba tam czasem przeglądać tak na wszelki wypadek, ale naprawdę już to, że zdjęcia właśnie poruszone, nieostre, że to nam odsieje i na przykład zdjęcia powtarzające się, bardzo zbliżone do siebie. I nam zaznaczyć według niego to najlepsze, i potem tylko szybko przeglądniemy, czy rzeczywiście to jest to. Więc wydaje mi się, że. Bo mi najwięcej czasu właśnie schodzi zawsze z tą selekcją. Nawet obróbka, nie? Jak ta selekcja. No, Więc... obróbka to jest naj... najgorsze wyzwanie dla fotografów. Wielu jest załamanych, jeżeli ma się za to zabrać. To też. Właśnie ta firma w ogóle, Aftershoot, robi teraz, zrobiła już program do edycji zdjęć. Tylko jeszcze niestety to dopiero tam beta testy, chyba, czy nawet już, już nawet Ale tam czekaj, więc sprecyzujmy. Edycji, ty masz tutaj na myśli, bo, bo wiesz, edycja to. No właśnie, to ja, obrabiania. Ja mam taki, taki, mhm. Takie doświadczenie też gazetowe, więc tam, tam też wy, wybieranie to było też, ta edycja mhm. i układanie tego materiału, więc postprodukcja, tak? Tak, tak, postprodukcja, bo oni zrobili właśnie na tą selekcję i chyba tak troszkę pozazdrościli konkurencji, zrobili też program który będzie, już obrabia zdjęcia i dużo ludzi wiem, że. Bo ja tam jestem na tej grupie na Facebooku i są strasznie zachwyceni, że to, co nawet program, który ja tam też testowałem, ten Imagine AI do obróbki, do postprodukcji, no to podobno nie jest tak dobry jak właśnie ten Aftershoot do. On się nazywa Aftershoot Edit, tylko jeszcze no, tylko nieliczni mogą go pobrać. Trzeba jakieś tam spełnić warunki na razie. I on podobno. No, Niesamowicie, i balans bieli do wiele ekspozycji, i tak dalej. I chcą teraz dodać jeszcze dodatkowo, już to takie miejscowe, punktowe zaznaczanie. korekty. Też, że będzie, tak, tak, tak. Że i, ten, I chyba doda, doda, tam jest też obsługa, będzie Capture One, gdzie ten pierwszy program tego nie, 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 nie wspierał. Więc selekcja, to tak jak mówię, to jest takie mo moje, gdzie. Najbardziej potrzebowałem takiego wsparcia, bo jak się dużo z zrobi, no to fajnie gdzieś tam odrzuci chociaż te takie najważniejsze i potrafi też ten do selekcji program wybrać powiedzmy tam 10% czy 5% tych najfajniejszych według niego, więc możemy sobie szybko na drugi, na przykład w nocy go zapuścić. Rano w stadio mamy na przykład do publikacji zdjęcia już gotowe, nie? Więc. Na bloga, ta selek... tak? tak? Tak, tak, Więc też jak ktoś gdzieś tam lubi te takie sneak peek, te zwiastuny gdzieś tam publikować. to to, to jest fajna opcja, że już tak zrobi nam wstępną selekcję, przeglądnie, jakby za nas, wywali te, co, co ten. No i w tym programie jest fajne to, nie wiem, czy, czy korzystałeś z niego, że jak zrobi nam tą selekcję, analizę, tak mamy zdjęcie załóżmy grupowe, to po prawej stronie pokazuje miniaturki wszystkich twarzy. Więc od razu mamy podgląd, czy widzimy jakąś twarz taką, nie wiem, że brzydka, mina, czy coś takiego, i możemy szybko przerzucić na kolejne i, i ten. I to jest fajne w tym programie, że on zoomuje wszystkie twarze na. Na danym zdjęciu, więc to jest taki naprawdę fajny i dużo ludzi używa, nawet jeśli nie korzysta z tej sztucznej inteligencji, to używa tego programu do selekcji ze względu na to, że widzi od razu wszystkie twarze. Z tak A, czyli nie trzeba, nie trzeba się tak przybliżać do ekranu, czy też tak. klikać myszką na poszczególne osoby, powiększenie. Tak, 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 więc pod tym kątem, bo do selekcji chyba nie słyszałem o jakichś kolejnych programach. To jest taki chyba najbardziej znany i. A on jest jakoś sprzężony, mówisz, bo jeszcze z Capture One nie, ale z Lightroom'em, tak, tak? z Lightroom'em, tak, jedynie wiem, że jeśli... Bo I, I na, się na, na czym polega to sprzężenie, że co, on y, widzi Twoje y, oznaczenia, czy, czy przez yy, niego tak, on, eksportujesz, yy, jak yy, to tam wygląda? Yy, bo on jakby czytuje katalog z Lightroom'a. Ale to jest wersja desktopowa, czy na, yy. czy w chmurze? Ten to problem. jest akurat. Ten after Pro. Yy, to jest akurat yy, na komputer. Na komputer, taka Aha, nie muszę. ściągasz sobie fizycznie. Tak, tak, jest, tak, tak. tak, znaczy tak, fizycznie, tak, tak. No, cyfrowo. Yy, zgadza się. I tam jest tak, że tylko nie do końca to działa na Windowsie super, bo z tego co wiem, jak się potem przenosi te yy, jakby selekcje, to na Macu to jest jakby bezpośrednie, a tutaj coś trzeba jakieś yy, Jakoś tak dłużej to. to jak, yy, bo się bawiłem i, i nawet ten gość, jak się czyta, jest taki tu, tutorial, ogląda właśnie, jak on to tłumaczy, że w Windowsie jest jakieś ograniczenie, że nie do końca tak to przenoszenie działa. Trzeba by się tym bawić, bo ja to też tak na razie testuję jeszcze. Jeszcze tak na 100% nie zaufałem, więc wolę jeszcze tak tą selekcję gdzieś tam czasem przebrnąć samemu. Ale już tak zaczynam się posiłkować, jakieś drobniejsze sesje, na przykład jak ktoś robi takie studyjniaki, no to tam też można sobie odpowiednio ustawić moc jakby tej selekcji, bo wiadomo przy zdjęciach studyjnych one się mocniej powtarzają, prawda, nie tak jak przy ślubie, że one się różnią mocno, tylko jednak się mocno powtarzają, a czasem chcemy, chcemy dać klientowi większy wybór, więc wtedy odpowiednie ułożenie, ustawienie jakby yy, mocy tego yy, tej sztucznej inteligencji powoduje, czy nam wybierę, wybierze więcej zdjęć, czy, czy, czy mniej. A możesz no to... jakoś to właśnie wytłumaczyć, o co chodzi z tą mocą? Tak, bo nam się wybiera pod jakim, nawet zobaczę czy uda mi się otworzyć, bo ja oglądałem ten twój filmik, więc mm -hmm. wiem o co chodzi, ale tak może ktoś pierwszy raz ma z tym do czynienia, to... Tak, bo chodzi o to, żeby grupował odpowiednio zdjęcia, bo no sesje się różnią. Na przykład śluby, no to tam bardziej te zdjęcia są unikatowe. Więc wiadomo są powtórzenia, ale to bardziej po to, że chcemy mieć pewność na przykład, że złapaliśmy dobry moment z danego. I nawet spróbuję teraz w ustawieniach. No w tym samym ujęciu okay. tam kilka powiedzmy mm -hmm. powtórzeń nie, się robi tam. Tak, chodzi o to, żeby jednak wybierał inne. Jak mamy sesje studyjne, jak robimy headshoty takie portretowe bardzo, no to wiadomo, że klientowi chcemy dać wybór i, i czasem głowa w lewo, w prawo, no i my chcemy, żeby jednak nam na przykład wybrał no, każde z, z różnych ujęć, prawda? A nie tylko z konkretnego, więc to gdzieś tam ma takie duże, yy, duże znaczenie. A przy ślubie, no to na przykład no też kwestia, jakimi aparatami fotografujemy, bo na przykład jeśli robimy na Fuji, no to tam zazwyczaj, ponieważ jest mniejsza matryca, ta ostrości jest troszkę większa, więc wtedy ten odsiew nie, nieostrych zdjęć będzie jakby mniejszy, prawda? Bo na przykład, jak robimy pełnoklatkowym aparatem i dużo na przesłanie 1.4, to my czasem artystycznie chcemy mieć więcej tych właśnie takich zdjęć, no nie że nieostrych, ale dla, dla programu te zdjęcia mogą być jednak takie. Podejrzane. Za mało ostre, hmm. tak. I on to odrzuci jako zdjęcie nieostre. I tak Czyli jak ustawiłem. On, on po prostu sobie tam ten program procentowo liczy, jaka jest powierzchnia ostra, i pewnie dlatego. Możliwe, odrzucę. możliwe, że, że ten, bo tam no nie, nie zdradzają skryptów, czy to analizujesz, tak. No niby tam mówią że to takie wspaniałe i tak. Ale więc wiadomo, że to jeszcze nie jest super doskonałe i nie zawsze się zgodzi z naszymi intencjami, ale to chyba bardziej tak artystycznym kątem. Więc tak jak mówię, moc można sobie tam deklarować yy, i, i ustawiać. A jeśli chodzi już o same takie, no to też nasze preferencje, no nie, nie ukrywajmy, że każdy, każdy na co innego patrzy nie? I, i to chyba też odgrywa rolę, że ja mogę być mniej zadowolony z działania tego programu, a ktoś będzie na przykład osoba, która zaczyna dopiero przygodę z fotografią i, i ma trudności z selekcją, to myślę, że naprawdę może to pomóc, szczególnie, że no tak, tak no jednak w naszej branży jest, że my zarabiamy, kiedy fotografujemy, a nie kiedy obrabiamy zdjęcia, czy robimy selekcje, prawda, więc czym więcej robimy sesji, tym więcej zarabiamy, bo ich robimy więcej, a jak obrabiamy, no to nie możemy fotografować, czy, czy robimy selekcje, więc też fajnie, że te aplikacje się pojawiają, bo daje nam to wolny czas na inne rzeczy, na działanie marketingowe, czy fotografowanie, nie? więc ja uważam, że że, że to jest przyszłość, i, i tak troszkę czekam na to, bo tak na początku zacząłem, że kiedyś zanosiło się do labu, oni mi to obrobili. No, selekcja wiadomo, no to raczej się wszystkie klatki tam, tam tylko te całkiem nieostre gdzieś tam wyrzucało. I, i ja trochę, do no nie wiem, może tak szukam tego jeszcze, bo lubię czas przy komputerze, lubię obrabiać, ale. Wiem, że ten czas można fajniej spożytkować. Ale Czy... to wiesz, to, to co ty mówisz, to może być kontrowersyjne dla takich ortodoksyjnych fotografów cyfrowych, którzy też proces postprodukcji bardzo tak osobiście traktują. Wręcz nieomal jako część tego całego rytuału. Mhm. Ale to być może no, to nie jest tak, że wszyscy nie powinni bo obrabiać, bo no niektórzy gorzej sobie z tym radzą. To, to jest taki też szczegół że nie każdy mhm. fo dobry fotograf jest dobrym i e edytorem, czyli tym, kto wybiera zdjęcia, i potem jeszcze nie jest też świetnym ekspertem od postprodukcji, no nie, bo to, że ktoś tam przepuszcza, dajmy na to. No, nie chcę nikogo obrażać, mhm. tylko po prostu mówię tak hipotetycznie o takiej sytuacji, że jeżeli ktoś na przykład sobie zakupił preset od amerykańskiego fotografa i i, i puszcza przez niego, nie? później tam ewentualnie korektę ekspozycji robi, to nie jest obróbka, no, to jest mhm. powiedzmy tak, no, no nie, nie będę jakiś tam szukał nazwy na to, ale, ale to nie jest tak, że bierzesz surowy raf i, i jedziesz wszystkie suwaki od mhm. A do Z, tam po swojemu, plus te, plus te takie powiedzmy korekty punktowe, nie, to to, 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 to jest już jakby całokształt takiego obrabiania, mhm. więc, więc nie każdy do tego ma talent, ale faktycznie jakby te programy się tak rozwinęły, że tam spoko to będzie wyglądało, to, to, to czym to się może różnić od właśnie takiego puszczania przez preset, nie? Mhm. A czyli jest, bo a czyli ten program, ten Imagine AI do obróbki, ten, który testowałem, to ktoś tam zauważył, że rzeczywiście on gdzieś tam bardziej mm, poprawia Automatyzuje bardziej ten balans bieli i tak dalej, chociaż na przykład mi się nie do końca ten balans bieli tak podobał, tylko tam trzeba tak, że trzeba wgrać około 5000 zdjęć minimum. Żeby, żeby on się właśnie nauczył twojej obróbki. Na, nauczył. No ja tam niby to, to, to jest moim zdaniem przełom w tych takich my. automatyzacji obróbki, bo do tej pory tak mieliśmy do czynienia z czymś takim, że na przykład mogło być jakieś studio, któremu zlecasz i oni tam my. patrzą na twój styl, lub też ty mówisz w stylu takiego fotografa, proszę mi to zrobić. Plus te presety, a tutaj masz mhm. do czynienia z, z aplikacją, programem, który się uczy tego, jak ty tak, e, e, tak. obrabiasz się. Nawet ty możesz nie mieć świadomości, że tam lubisz bardziej ciepłe, coś tam po prostu mhm. patrzysz, podoba mi się, nie? A on e, tu jakby oblicza sobie z tych 5000 zdjęć, co mówmy się, nie jest jakąś tam wielką liczbą, ale, ale o, już może jakiś tam sens tej twojej obróbki wychwycić i tam jest fajne akurat w tej aplikacji Imagine AI, że tam są profile ekspertów nazwijmy, takie talenty to się nazywa że są tam, to jest chyba z ośmiu fotografów, może więcej i oni tam wgrali nawet po 30-40 tysięcy swoich zdjęć jakby można mieć obrobione zdjęcia jakimś stylem który nam się podoba, więc dla osób, które rzeczywiście mają z tym problemy to będzie fajna sprawa, tylko minusem tego ja widzę taki minus, że jeśli już się przyzwyczaimy do tego i do tego stylu, i tak dalej, to kwestia, czy potem sami będziemy potrafili tak obrabiać, więc wtedy to, to, to troszkę może uzależniać, jakby nasz, naszą obróbkę. Chociaż wiadomo, że, że ustawienia ze zdjęć można tam w jakiś sposób skopiować, ale, ale może gdzieś tam potem sprawiać trudności takiej sobie. więc no nie do końca, jakby no, wszystko ma plusy i minusy. I z tego programu, no ja tam no jeszcze. No nie nauczyło się tak dokładnie, bo ja zauważyłem, że jak robiłem właśnie test tej aplikacji, no to tak troszkę balans bieli nie był po mojemu całkiem. Ekspozycja oczywiście tam była dobrze dobrana. Ja tam lubię czasem no jednak takie miejscowe korekty robić, więc widać, że, że no sesja musiała być naprawdę idealnie naświetlona, żeby było super. No i czekam właśnie na ten after shoot, wersja do edycji, bo tam podobno jest jakby te bolączki tej aplikacji Imagine AI poprawione i jestem ciekawy, jak to działa. Tylko niestety, jeszcze tam trzeba poczekać, gdzieś tam obiecują, że, że ma to być niedługo ta aplikacja już dostępna, więc ludzie są zachwyceni działaniem, ale to może takie zachwyty. Tylko bo to amerykańska aplikacja pewnie, więc <laughs> oni tam lubią zachwalać. Nie ufasz, nie ufasz tym Ochom i Achom z internetu. Nie, to no, czy bo no, raczej tak starają się, że wszystko jest takie the best, nie i tak dalej, więc no, poczekamy, zobaczymy. Na pewno ułatwia to życie, nawet jeśli załóżmy, potem lekko po, mielibyśmy pokorygować taką już powiedzmy taki reportaż, więc przepuszczamy przez tą aplikację. I potem nawet lekkie jakieś tam niuanse, czy właśnie tam, ta miejscowa korekta. To wydaje mi się, że i tak to jest oszczędność czasu, bo normalnie musielibyśmy jakby od podstaw siedzieć przy każdym zdjęciu. A ostatnio widziałem jeszcze jedną aplikację, tylko to jest tak jakby plugin do Lightrooma. Nazywa się Batch, jeśli dobrze wymawiam, AI. I to działa na zasadzie jeszcze innej, że masz, załóżmy, ślub i z każdego oświetlenia obrabiasz po jednym zdjęciu. Zaznaczasz temu pluginowi te zdjęcia, i potem które też chcesz obrobić, i on na podstawie tych które wybrałeś, obrabia resztę zdjęć. Jakby czyli tam wiadomo, możesz skopiować ustawienia, ale kopiując ustawienia, jak ekspozycja się będzie troszkę różniła, no to ci nie rozwiąże problemu no bo dalej masz z różnym naświetleniem. Bo czasem, jak pracuje się tam na priorytecie przysłony, czy coś czasem no, kwestia się przesunięcia, już to światło się troszkę zmienia, prawda? Więc ta aplikacja robi coś takiego, że ona dalej jakby dzięki tej sztucznej inteligencji powoduje, że ona każde zdjęcie poprawnie na świetli. Mimo, że to jest takie, jakby skopiowanie ustawień, ale poprawi od razu tą ekspozycję i balans bieli, jeśli trzeba. Więc, więc też jest to, jest fajny plugin. Niedawno go gdzieś tam znalazłem przez przypadek i, i też yy, może przyspieszyć części osób. Bo tak naprawdę obrabiamy załóżmy z każdego oświetlenia, tam powiedzmy, nie wiem, mamy tam 20-30 zdjęć, zapuszczamy, idziemy na kawę i przychodzimy i mamy wszystkie z danej serii po prostu obrębione w ten sposób, więc to też spoko. To jest kilka wątków, bo jest taki na przykład, że można traktować te takie właśnie programy jako takich asystentów mm -hmm. studyjnych, czyli jak mamy jakiegoś fotografa, który ma nazwisko, co się przekłada na to, że ma i też większe do, dochody, to jego studio generuje, to najczęściej jest tak, że asystent tam siedzi, no, obrabia, takie, tak, tak, tak. I, I nawet te największe gwiazdy to tak się o tym nie mówi, ale tak, tak jest. Natomiast mhm. jest też tak, że część z tych fotografów też potem mm, weryfikuje. To znaczy, bo to jest też kwestia pewnie tego typu, jaki jest stopień zaufania do takiego asystenta, jak długo on już pracuje tak. u takiego fotografa, i, i, i często jest już tak, że po prostu nawet ten fotograf. No, nie zagląda tam. No, mhm. Zależy też pewnie od, od skali tej, tej pracy, jak to jest ważne zadanie. Ale dajmy na to, że, że mówimy o takich rodzinnych i, i ślubnych, więc to nie jest nic takiego, co tam wiąże się z kontraktami opiewającymi na wyższe kwoty. Oczywiście relatywnie, bo tam wiadomo, że dobrze fotografowie zarabiają. To, to, to nie ma co ukrywać. Natomiast też, też tak jest, że często fotografowie, właśnie sami, jeszcze ten taki. Końcowy szlif dodają nie, do tej obróbki, czyli jest ta podstawa wykonana, że tam mhm. e, dajmy na to e, te, te światła są poustawiane, e, ten te, powiedzmy balans bieli i tak dalej, tak mniej więcej na taki neutralny, e, i, i potem jest ten taki właśnie e, ostateczny szlif, tak jak, tak jak masz, e, wiesz, przy rzeźbie, nie, że masz już tam bryłę ociosaną i nagle. Jest jeszcze ten taki ostateczny, wiesz, że ciech ciech Te wszystkie elementy są ucinane i, i masz takie piękna Wenus z Milo na przykład, nie? Wychodzi. Mhm. Może, mo, może bez rąk, ale, ale jest. Ale y, w każdym razie, no to, no to też, też tak można właśnie w, pod tym kątem analizować ten Imagine AI, nie? Że mhm. on ci zrobi część roboty, a ty jednak tam dalej sobie... Poszlifujesz, więc, więc to jest też takie fajne. Tylko pytanie, czy ci się to kalkuluje? Czy, czy, czy uważasz, że Twój czas taki prywatny, wolny jest warty tam kilku centów na zdjęcie? Bo to też trzeba o tym pamiętać, że to też nie jest za darmo, mhm. bo jednak tak, e, tak. ludzie piszą te, e, te, te skrypty nie po to, żeby Tobie ułatwić życie, choć to też na pewno, ale i żeby sami z tego ży żyli, nie? To... Tak. Czy na pewno jest to tańsze niż jakbyśmy mieli zrobić outsourcing typowy, no bo jednak, no jak no ja podglądam gdzieś tam fotografów za granicą i widzę, że dużo z nich jednak ma outsourcing, nawet fotografów ślubnych, gdzieś tam mają kogoś, kto im te zdjęcia obrabia rzeczywiście, wiadomo, że tam te stawki są, są większe, ale jednak idą w tą stronę i no wtedy na, na dzień dzisiejszy, jakby tam policzył, tam wychodzi chyba 5 centów za zdjęcie, to jest jakieś tam powiedzmy 25 groszy przy takiej podstawowej obróbce. Ale na przykład właśnie After Shoot yy, chcą zrobić tak, że tam będzie miesięczny lub roczny pakiet i nieważne ile zdjęć obrobimy, więc to już może być bardziej korzystne. Bo teraz był na Black Friday chyba jakaś fajna promocja właśnie na yy, tego do selekcji i tam wychodziło nie wiem 300 zł za cały rok, już nie pamiętam, bo tak tylko zerknąłem. Więc naprawdę ta cena nie jest jakaś wygórowana. 300 zł za tak, cały rok w obróbki? Chyba tak, no, no to spoko, gdzieś mi nie? minęła reklama, że tam ten... Tak na szybko spojrzałem, bo no teraz jak tak poza sezonem to mi nie jest potrzebne, bardziej tam w sezonie, wtedy na kilka miesięcy to, 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 to nie widziałem sensu, ale jest taka możliwość właśnie, chyba gdzieś nawet mi na maila przychodziło, że, że jakiś super mega rabat był, więc, więc wtedy dosyć, dosyć ciekawa A Ty opcja. ile ob y zdjęć obrabiasz takich obrobionych? To znaczy, ile oddajesz tych zdjęć? Ile parze oddaję, no. tak? Ja oddaję zazwyczaj około 600 zdjęć. 600 zdjęć sporo. razy 25 Oczywiście. groszy, no to masz 150 zł, nie? No to, no to nawet y, takiego edytora gdzieś tam zatrudnić w studio, mm -hmm. <laughs> to jak dodasz wszystkie te koszty, tak. które nasze umiłowane państwo nakłada, no mm -hmm. to nie, no daj spokój. To, to to jest, no nie, no, jest to na pewno bo ja też kiedyś myślałem o tym tylko że też no, załóżmy nawet jakbym kogoś znalazł nawet z rodziny czy coś no to tak muszę tej osobie zapewnić monitor tam oprogramowanie dobra no to tam można abonament na Lightroom czy coś ale właśnie pod kątem sprzętu bo ta osoba też musi mieć sprzęt żeby móc obrabiać nie? więc to też nie jest takie proste a znowu wiadomo są firmy które obrabiają no, ale te koszty no, naprawdę są spore. No, bo nawet czy... jak w Indiach mają kwaterę to i tak tak, tak, tak. tak. No 150 to, to może wyjść ewentualnie dolarów mhm. za taką nie liczbę. Za granicą, no tak mówię, jak gdzieś tam youtuba przeglądam, to większość fotografów jakby, no chwali się trochę tym, że, że jednak od kiedy zrobili outsourcing większości takich rzeczy, co jakby nie mają wpływ na zarabianie dodatkowych pieniędzy, no to są bardziej, że tak powiem, zadowoleni z tego. Odzyskali sporo czasu, właśnie na, na życie prywatne. No i też. W tym czasie można robić coś innego, na przykład powodującego, że będziemy mieć kolejnych klientów, nie? więc gdzieś tam to też. No tak, bo to wszystko blokuje. blokuje nie? To, to trzeba pod, to wziąć pod uwagę, że to wszystko blokuje. I ja wiem, że jest taka tendencja do tego, żeby grać w obronie w swojej firmie, wiesz, w mhm. tym kontekście, żeby mniej pieniędzy wyciekało, a więcej wpływało, no ale ile tam w obronie można, tyle można. Na przykład, można sobie ustalić, że zmienię formę działalności i wtedy na przykład mniej mnie będą rabować. Mm -hmm. a, no, a ten czas wolny typu, typu na regenerację, nawet i coś, co sprawi, że w związku z tym, że ten umysł nie jest tak obciążony przez te godziny z obróbką, to może też wpływać na naszą kreatywność, nie? bo wtedy się można zastanowić, gdzie tam sesję zrobić, jak to zrobić, z kim to zrobić. Mhm. I tak można sobie, no, myślę, że w pewien sposób poprawić też ten nastrój, nie? I, 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 i to wpływa, wpłynie też na tę chęć, że my chcemy dalej eksperymentować tak pod kątem fotograficznym, a nie tylko musimy jakoś tam, nie wiem, dziesiątą kawę wypić i lecieć na sesję. Nie? No, po 10 się, godzinach ten... z Lightroomem. No to jest, to jest właśnie to, więc. Ja to ja, ja mówię taką. Zrobiłem sobie tak z obróbką, że już mam to tak wypraktykowane, że w miarę mi to sprawnie idzie, ale kiedyś obrabiałem też tak, że zdjęcie z kilku warstw składałem e, i tak dalej. Tam oddawałem rzeczywiście te 200 super obrobionych, a resztę załóżmy tak już normalnie. Ale nie podobało mi się to, że jak potem gdzieś wymieszało się w folderze, załóżmy. W jednym, jak widziałem tą różnicę, to tamty mi się w ogóle nie podobały te zwykłe. I jakoś tak stwierdziłem, że to też. No, szkoda trochę życia, bo jednak człowiek tak. no, strasznie dużo czasu spędza przy tym komputerze, nie? I raczej i, znaczy póki człowiek młody, to jeszcze, tak całkiem młody, młody nie? Tak, to, to jeszcze ma to w nosie, ale potem widać, że można tyle ciekawych, fajnych rzeczy, czy to właśnie tam gdzieś pojechać, czy. Czy nawet pójść na spacer, nie? No, ale przede wszystkim ja widzę tutaj tę przewagę, że można to wykorzystać na robienie zdjęć, bo to jest, to jest w sumie ważne. Ale nawet nie, nie takich zarobkowych, nie? Bo, mhm. bo wydaje mi się, że pułapka, w którą wpada się na pewnym etapie fotografowania, jest taka, że, że jednak. My na przykład robimy tylko dla klientów nie? zdjęcia i tak, zaprzestajemy tak, swoich takich, <laughs> takich rzeczy. O tym mówił e, ostatnio Wiktor Franco w podcaście, mm -hmm. że to właśnie no. jest, jest mocne. Znaczy, mocno wpływające na to, że e, się rozwijasz. Dobra, to wszyscy teraz e, przytulamy się i e, zgadzamy się z tym zdaniem, że na pewno swoje rzeczy rozwijają, ale jak e, sobie pomyślimy tak dalej, idąc z tym. Tokiem myślenia, to te hmm. własne projekty, własne pomysły, to co realizujemy po godzinach, tak nazwijmy to też może się przekładać i na pewno przekłada się na, na też te przyszłe nasze zamówienia, bo ludzie po pierwsze widzą, że jesteśmy pasjonatami w tym, co robimy a to jest, myślę, że szalenie istotne Pewnie. ale też, ale też, drugie, że. Są też bardziej skłonni nam zaufać pod tym kątem właśnie artystycznym, że coś, co może się wydawać głupie, a ludziom, tak wiesz, z ulicy przyjdą do ciebie, bo myślą, że jesteś takim normalnym fotografem, no to, 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 to potem niektóre Twoje wizje mogą się wydawać takie, a dobra, to może nie, jednak weź, zrób nam tam standardowo nie. A, a to co Wiktor to, co mówił, że, że większość na przykład tych zespołów, które tam przychodzi do niego. Na, z potrzebą na przykład jakichś takich zdjęć, no to po prostu oddaje tę kwestię koncepcji takiej kreatywnej właśnie jemu, bo, bo wiedzą, że on, on, on tam robi jakieś takie szalone swoje pomysły i powiedzą, okej, okay, to ten styl nam się podoba, więc myślę, że w takiej Fotografii czysto usługowej, przeznaczonej pod tych normalnych ludzi, ale wiesz co mam na myśli: że nie, że tam ci są nienormalni, tylko, tylko bardziej takich, że, no, no, takich ludzi, zwykłych, nie jakichś artystów, to, 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 to oni też mogą zobaczyć. Aha, dobra, jest tam tak jak wiosenny design robi, nie, że te, te, te zdjęcia jak się ogląda, nie wiem czy słuchaliście tego akurat odcinka. Yy, patrzysz te zdjęcia, aha, dobra, to, to widać, że on i tak normalnie te krajobrazy by tam sobie robił w tych górach, a tutaj mhm. jest tak, że, że te pary, to my chcemy takie, nie? I, I już oddajemy to wszystko jemu, nie? Także robić te swoje właśnie rzeczy i potem ewentualnie właśnie przyjdą ludzie i powiedzą, słuchaj, podobają mi się te twoje jakieś tam mgły, co fotografujesz nad jeziorem, my chcemy takie zdjęcia też, nie? I, i umówimy się z tobą tam o tej 5.30 nie ma sprawy. No tak, tak, a tak no. du -du -dużo. dużo daje. Ja właśnie czasem, jak rozmawiam z znajomymi fotografami, to mówią, że nie, oni na przykład na wyjazdy czy coś, to prywatnie to tylko telefon, no bo nie, jakby chcą odpocząć od tego. A ja mam takiego Jobla swojego, nawet chociaż jak miałem Sony, troszkę było lżej, bo jednak ten aparat by troszkę mniej miejsce zajmował. Kanon jest troszkę tak bardziej nadmuchany, ale też lubię na Ja po górach dużo chodzę. I, i czasem w góry też potrafię zabrać, wiesz, pogoda, niepogoda, ale ten aparat gdzieś tam dźwigam. Czasem zrobię jakieś zdjęcia, czasem, wiesz, po prostu go przedźwigam, bo niestety tak to, to czasem też się zdarzy, że, że, że nie zawsze tak od razu wyciągam ten aparat, ale no lubię go mieć przy sobie. Ale aparat I, aparatem, i... ale zobacz, jakby no jeszcze statyw na przykład. No to nie, to aż takiego jowla <grym> nie mam. Nie lubisz ale się czasem... ze statywem? Ale zauważyłem, że dużo osób, jak spotykam się czasem z lustrzankami, widać, że to tak, nie wiem, nie że starszej daty, ale fotografowie krajobrazu, to, to często widzę właśnie statywy, wynoszą tam na górkę i, i ten i podziwiam, bo naprawdę to... Nie no, przy krajobrazie taki... statyw to jest podstawa, nie? No, nie, nie, no to zdaję sobie sprawę, więc ja tam statywu nie noszę, ale, bo ja tam bardziej wolę fotografować, że tak powiem, innych i, i jakieś różne inne rzeczy, jakieś widoczki. Aha, ale te widoczki to jakieś filtry używasz, czy, czy tak bardziej? Nie, to tak bardzo spontanie. Tak, tak na no, spontanie i przy okazji, jak jest, idziemy na przykład większą ekipą, to wiadomo jest, fotograf to przy okazji jakieś zdjęcia robi, że wiadomo potem na tych zdjęciach to mnie nie ma, ale, ale przynajmniej mam fan No a to widzisz, to, to, to jak tacy z krwi i kości są <laughs> krajobraziści, tak się chyba? Nie, nie wiem, czy <laughs> fotografowie krajobrazu, no to wiesz, to to te statywy to. To plus właśnie to, że oni używają różnych filtrów, które też wydłużają mhm. te czasy ekspozycji, to tam ciężko by było z ręki robić. Stąd, stąd nie, ta to... konieczność. No i potem, potem jest, jest tak, że to... ten bagaż się robi, nie? czy znaczy, jeszcze jak się idzie pod górkę, to nie, ale już tak po całym dniu wędrówki, to ja już czuję tam ramiona, wiesz, od pck tam tak jak mówię zawsze, kamerka, jeszcze aparat do tego, więc już tak, jeszcze jakieś tam. Coś w plecaku musi być na przygryskę więc no już coraz, coraz wtedy ciężej. A ja miałem takiego jobla, że jak szed szedłem nawet w góry sparł na, 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 na fotografowanie, na sesję plenerową, no to potrafiłem zabrać dużą ciężką lampę, takiego AD60, więc. Ale to, to by mi szybko przeszło. No, co się nie, nie dziwię. Ale jeszcze wracając do tej automatycznej obróbki, to, to tutaj sobie zapisałem, że mhm. problemem. W w takim przypadku może być właśnie moment, w którym chcesz troszeczkę bardziej artystycznie. Czyli na przykład naświetlasz tylko na światła, nie? i mm -hmm. że masz, dajmy na to, ten większy procent kadru ciemny, bez żadnych detali, i, i taki program. Może na przykład dążyć do, do wyrównania ekspozycji albo takie taki właśnie rzeczy, że potem jakieś szumy ci wychodzą i tak to, dalej. To to jest taka kaszanka się wtedy robi, nie? A, a może być tak, że tak. jest fotka i ktoś jest oświetlony tylko światłem tego swojego smartfona, nie? I, mhm. i też to może robić klimat, nie? Tak, to nie, to na pewno przynajmniej ten Imagine AI, no to ono rozjaśniał. bo tam testowałem na kilku zdjęciach, właśnie nazwijmy No to tak jak światomierze, innych. te True-to-Lens, te, nie? Te, tak. te L. To tutaj, no niestety, no, dąży do tej, no może nie, że tej. No chyba, że punktowej. ekspozycji, mhm. ale tak stara się tam jednak bardziej pokazać gdzieś tych ludzi, jeśli tam załóżmy są ludzie czy coś, bo akurat krajobrazowych nie testowałem jakichś zdjęć yy, i no jestem ciekaw. Teraz kwestia, bo ile takich zdjęć mamy? Zazwyczaj takich zdjęć mamy nie dużo, więc zakładam, że jesteśmy w stanie je tam jednak już potem skorygować, w razie czego. Ale wydaje mi się, że to jest. No chyba, że, chyba, że inny program do selekcji je wyrzuci. No tak, bo może je uznać jako jako słabe czy coś. No, no ja testowałem bardziej właśnie na, na ludziach, na reportażach ślubnych. Nawet nie testowałem na sesji. Portretowi tak bezpośrednio, bo też lubię gdzieś tam portrety czasem porobić. Ale teraz tak sobie myślę, że trzeba by też przetestować, zobaczyć, jak to rzeczywiście się sprawdzi, co wyrzuci, co nie wyrzuci, bo to też jest ciekawe. No bo jednak całkiem inne klimaty. Teraz tak jak odpaliłem sobie właśnie After shoot, no to tutaj na przykład jeśli chodzi o selekcję, no to nawet teraz w tej nowej aktualizacji jest tak, że zaznacza się, co to jest za sesja. Czy to ślub, czy portrety. Czy szkolna fotografia, czy buduarowa, czy. to ma jakieś znaczenie do tej No nie wiem, czy chyba, że oni jakieś statystyki sobie gdzieś tam robią, ale no trzeba zaznaczyć typ sesji dodatkowo. Oprócz tego, że wybieramy właśnie tam już dodatkowe jakieś tam niuanse, to jeszcze zaznaczamy typ sesji. Może coś kombinują. Może coś kombinują. Hmm. Więc Ciężko więc... mi sobie tak na szybko pomyśleć, mm -hmm. czym różni się taka sesja jedna od drugiej w przypadku wybierania. Może się faktycznie zwraca uwagę na. Detale w przypadku na przykład jakichś takich tych ślubnych reportaży, więcej mhm. niż w przypadku dajmy na to takiej sesji plenerowej, że się mniej robi tych, na których są detale? No nie wiem, no może tam jeszcze. No tak, trzeba by to rzeczywiście porównać, albo nie wiem, te, ten sam reportaż na przykład zrobić selekcję i zobaczyć, czy jeśli to zmienimy, czy będzie coś innego brał pod uwagę chyba że podpowiada może ale chociaż popatrzę właśnie tak z ciekawości ale nie zmienia trybów bo tak liczyłem że może suwaczki tutaj które są te guziczki pozmienia jakoś pod kątem że podpowie jak ustawić sobie tutaj właśnie Aha podany mhm. tak ale widzę że nie że to się nie zmienia tylko bardziej tyle że wybieramy więc albo może jakieś statystyki sobie zbierają bo tam wiem że w którymś A może się, się uczy na... sama od siebie ta sztuczna inteligencja. Jest eee... taka mądra, że jeszcze sama siebie uczy. <laughs> tak. Nie, no, aż tak to pewnie jeszcze to nie ten etap, ale i tak widać już jakiś tam progres, i, i wydaje mi się, że. No tak, bo tam jest też kilka stopni tych sztucznych inteligencji że tam jest ten mhm. deep learning, machine learning, AI, coś tam. To można stracić pół dnia, jak ktoś chce się mhm. dowiedzieć, jakie to są tam mhm. różnice. Tak. No. Myślę, że to się będzie zmieniało, będzie ewoluowało i widać to już po tych nowych jakiś pluginach, nie pluginach, bo tam też się bawię czasem właśnie tam do portretu i naprawdę, no mam kolegę, który portrety lubi fotografować i jak mu pokazałem ten plugin, taki do retuszu, do Bern, to mówi chłopie, ale oszczędność czasu, nie? Więc widać, że Naprawdę są fajne rzeczy. Wiadomo, że ręcznie zrobimy to dokładnie, i tak dalej. Teraz kwestia, ile za tą sesję bierzemy i, i jak dużo czasu możemy poświęcić na tą obróbkę, więc wydaje mi się, że. że Ale to też będzie... może wpłynąć Zdatne. na sytuację na rynku, no bo zobacz, jeżeli ktoś weźmie się za robienie zdjęć i resztę zleca na przykład sztucznej inteligencji, która mm. dochodzi do. Jakiegoś tam poziomu, i, i masz w miesiąc takiego kompletnego już fotografa, bo to zawsze był taki długi proces, że ktoś kupił do, nawet dobry sprzęt, no to może miało ostre zdjęcia, ale kwestia kompozycji, wyczucia momentu i tak dalej. Potem jeszcze dochodziło do tego ta cała, właśnie, postprodukcja, czy selekcja, czy obróbka, i, 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 i to ten proces kształtowania fotografa, no to jednak on był na lata rozłożony, a w tej chwili, jeżeli na przykład, mielibyśmy taką sytuację, w której ktoś wchodzi i dajemy na to, to wszystko już wygląda tak, że ciężko rozpoznać, no to też, też może być tak, że, wiesz, że te, te stawki się jakoś przez to też zmienią, bo ktoś może mieć mniejsze oczekiwania, na przykład na początek niż czy nawet nie, ma, nie mieć takiej świadomości, że może na takim poziomie wyższym finansowym być i, i jak już klienci będą widzieli, Takiego fotografa, który ma ogarnięcie, a na przykład bierze połowę. No to ja wiem, że tam nie, nie jest tak, że, że ty, jako fotograf o, o jakiejś tam uznanej pozycji, nie bierzesz tyle, ile początkujący, to wiadomo, że to nie ma jakby bezpośredniego tak, związku znaczy, nie? No, Ale... Zawsze będzie konkurencja cenowa i to chyba w każdej branży jest gdzieś tam. Raczej znaczy, wiadomo, że my patrzymy z naszej perspektywy i, i siedzimy w tym, więc widzimy, nie? jak to tam się zmienia. I teraz jest na pewno dużo łatwiej wejść no, w, świat, w świat fotografowania niż kiedyś, bo kiedyś tam troszkę więcej tych umiejętności musiało być, jakaś wiedza. Teraz tak naprawdę no, wystarczy włączyć aparat i w teorii mamy poprawny materiał. Nie? I, 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 I ten A. Ale no, teraz kwestia, kogo szuka klient. Jeśli klient nie widzi różnicy między naszymi zdjęciami, a na przykład zdjęciami z telefonu, no to nie będzie przepłacał. Nie? Jeśli klient jest świadomy i oczekuje czegoś więcej, jakiegoś pomysłu, jakiegoś fajnego użycia lamp błyskowych, ostatnio gdzieś tam spotkałem parę i mi opowiadają, że wzięli, znajomi tacy, że wzięli fotografa z konkretnej sali, bo się okazuje, że tą salę tylko ten fotograf podobno umie naświetlać. No ja pytam, no jaka to sala? No taka stodoła, czy coś się. Tak sobie pomyślałem, no rzeczywiście, no bo dużo obecnych tam osób, które wchodzą dopiero, no to nie, nie ogarnia do, na przykład błyskania lampy, nie i tak dalej. No tak, więc bo dla mnie się to jest wyzwanie. Nie odbija, tak jak. Tak, bo ścian. jak nie ma sufitu, no to już są załatwieni, nie? więc, więc no zawsze gdzieś tam na no, kwestia oczekiwań, no, no i też oczywiście marketingu. No teraz wydaje mi się, tak patrząc z perspektywy chyba naszej branży, to dużo daje marketing. Nawet chyba więcej czasem niż te zdjęcia, bo zdjęcia są bardzo zbliżone, tak patrząc z perspektywy. To oczywiście kwestia osobowości, jak pracujemy z, z klientami bo klienci też na to pewnie patrzą, że chcą być w tak uwiecznieni, a nie inaczej. Gdzie, gdzie czasem ta obróbka może schodzić już tam na drugi plan. Ale no wydaje mi się, że, że jak wyskakujemy z lodówki, no to jest większa szansa, gdzieś tam, że nas wybiorą. Więc warto tam gdzieś korzystać z tych Dobre. Wyskakujemy z lodówki, czyli masz na myśli taki marketing? Media społecznościowe marketing. bardziej, o to mi chodziło, że gdzieś tam... Napalmowy, tak? Że jesteś roboty. wszędzie, po prostu jak napalm się ten marketing zrzuca tak. znaczy, i no teraz kwestia ciebie widać. Czego szukamy, czy chcemy mieć 40 ślubów, ten, no bo są studia, które załóżmy gdzieś tam mm, przyjmują, a potem zatrudniają kogoś nie, do, do, do wykonywania tego, więc to też jest jakaś taka forma biznesu. No czy markujemy swoim nazwiskiem. W wysokim i... jakimś poziomie finansowym. W sensie per zlecenie. Bo... No ale wiesz, jak zrobi tam pewnie z pięć zleceń na przykład na sobotę, no to i, z, i tych sobot wiesz, jest, no bo my jesteśmy w stanie ogarnąć powiedzmy jedno zlecenie. No teraz wiadome, śluby są na szczęście i w tygodniu więcej tych ślubów i, i tak dalej. Więc, więc więcej tych ślubów możemy robić, skondensować bardziej i na przykład sobie zrobić tam nawet urlop jakiś w trakcie sezonu. Ale no, to ja, wiesz, czasem się zdarzało, że też gdzieś tam na zastępstwo, gdzieś tam jechałem za kogoś, bo jak wolny termin, no to czasem człowiek się tak, wiesz, pokusił. Więc, więc też, też gdzieś tam czasem jeździłem w ten sposób i czasem się dziwiłem klientom, że tak decydowali, bo teraz kwestia na kogo trafią, nie? No ja zawsze się staram, czy, czy pracuję jako dla siebie, czy dla kogoś, no to zawsze daję z siebie 120% albo więcej, nie? żeby jednak materiał był najlepszy, a ja tak sobie jakby tak trafili, nie wiem, załóżmy, na, na studenta, który się dopiero uczy, czy coś. No nie? No para zatrudniająca zakłada, że, że zatrudnia fachowca, nie? No, ale no nie zawsze to tak pewnie wygląda, w zależności, jaką kto ma politykę u, u siebie, więc teraz kwestia... No tak, kolega mi opowiadał, jak jechał mhm. kiedyś na zlecenie i w pociągu czytał instrukcję obsługi aparatu, no to, <noise> to no na takiego to sobie trafić. Znaczy, tak, jak mówię, no wiesz, no, te dzisiejsze czasy są takie, no każdy jest fotografem, każdy się uważa za fotografa, bo robi, telefony naprawdę robią świetne zdjęcia. No ale czy przyjdzie, jak, co do czego, jak, właśnie, jak para nie będzie taka tulaśna i będą tylko stali, patrzyli na, na niego, to teraz kwestia, czy sobie wtedy poradzi, nie? Czyli bo... te umiejętności interpersonalne. To też robi robotę i no ja się tak mówię, ja walczę z tym ca cały czas, bo yy, uważam się, tak wspominałem wcześniej, za tego introwertyka i, i wiem, że muszę tam się pokazać właśnie troszkę in, innego siebie po to, żeby para jak najbardziej pokazała też, też siebie troszkę bardziej otwarcie. Nie? No, no, też pracujesz z klientami i są klienci, co się będą właśnie yy, przytulą się. A są tacy, co będą stali na dystans, no, a chcą zdjęcia romantyczne, prawda? Więc wtedy yy, możemy zrobić byle jak i potem powiedzieć, że para nie dała rady, ale tak naprawdę no, teraz to To wasza kwestię, wina nie, takim powiedzieć. To wasza wina po prostu. Tak. I dużo fotografów czasem się no, chwali sesjami, które są rzeczywiście super, bo para ten, ale jak już jest para taka. Bardziej wymagające nazwijmy, no to już nie zawsze są w stanie dowieść fajny, fajny materiał. Nie? No. no to tak jak Wiadomo ktoś się. by chciał, e, dajmy na to, zrobić sobie portfolio, bierze sobie modelkę i modela, mhm. tam sobie wybiera. Nawet są tacy, chyba co w, w parach są. No to nie będzie problemu, wszystko zrobisz, nie? <laughs> Tylko tak. potem to się weryfikuje na takich normalnych, mhm. i już jest trochę gorzej, ale. Mówiłeś coś tam o marketingu, że tam trzeba wyskakiwać jakby z lodówki i tak dalej. Nie, no, może przesadziłem, ale jednak gdzieś tam to dużo daje, bo ja miałem też taki zastój e, długo i wydaje mi się, że dlatego, że. Znaczy no trzeba gdzieś tam się wydaje mi, w dzisiejszych czasach być, no albo SEO, no to rozmawiałeś z Rafałem na ten temat. No SEO jest dosyć istotne w naszej branży, bo dużo par, tak gdzieś tam statystyki prowadzę, to, to jednak szuka w internecie bezpośrednio. Oczywiście Facebooki, to gdzieś tam przy okazji, te grupy i tak dalej. Ale jednak gdzieś tam sporo wyszukuje w internecie. Więc no bo teraz SEO no to... ma taką przewagę, że to jest w tym danym momencie ta potrzeba występuje, tak. nie? A, a jak ktoś się znajdzie na Instagramie i dajmy na to, ma 18 lat, a planuje no tak. ślub, to znaczy będzie planować za 10 mhm. lat, nie? No to nie wiadomo, czy. Nie ma potrzeby, zgadza no Właśnie, się, nie? A, a tu jak wpisujesz tam. coś, no to to jest ta intencja, nie? Że właśnie w tej mhm. chwili ktoś potrzebuje, I, i to jest ta przewaga SEO. Tak. I, I wydaje mi się, że znaczy, no, warto być wszędzie, tak naprawdę, mi się wydaje. Więc, no tak, może wyskakiwanie z lodówki brzmi tak trochę niefajnie, ale, ale coś w tym jest troszkę. Nawet jak jesteśmy znani, to w którymś momencie y, będzie moment, że, że, że będzie chwila taka, że, że jednak gdzieś tych zleceń będzie mniej i trzeba będzie wtedy szukać. Więc warto to optymalizować. Jednak cały czas ja to widzę też po sobie, bo też były momenty, że. Że było słabiej. No, na przykład w tym sezonie gdzieś tam stwierdziłem, bo zmieniłem miejsce zamieszkania, więc też chciałem uderzyć w branży, to zacząłem gdzieś tam się pojawiać na targach ślubnych, takich bardziej alternatywnych, i też mi to sprawia frajdę, że mogę sobie z ludźmi na żywo pogadać, bo to jest takie moje. Przełamanie się. Nie? I, i, Ale i rzeczywiście? Rozmawiałeś z rzeczywistymi osobami, czy, czy to byli fotografowie, którzy. Z nie, 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 badali? nie, pary rzeczywiście. I wiesz, i tak fajnie wiesz, posłuchać, co mają do powiedzenia o sobie. Bo tak w internecie no to wiadomo, czy napiszą maila, jak czasem napiszą coś więcej, a takie jednak na żywo, to ten i nawet jak pary miały fotografów, to z ciekawości pytają właśnie jak szukali, no to większość gdzieś tam no albo w Google'ach, albo z polecenia. To tak najbardziej się utrzymywało. Czasem gdzieś tam sala polecała yy, z konkretnego fotografa, ale to zakładam, że gdzieś tam mogli być po prostu za, zaprzyjaźnieni. Nie? No to na pewno, ten networking jest ultra ważny. No ale yy. potem, jak za bardzo się przyjaźniesz z jakąś tam miejscówką, to potem okazuje się, że. <laughs> cały czas tam siedzisz. No, żeby się nie I To nie zdudziło, też jest spektrum, trudne. Tak. Nie, nie mówię, że to jest okropne jakieś, no bo to, to wiadomo, że się zmieniają okoliczności i tak dalej, ale to jest po prostu trudne. Tak, no ja wolę urozmaicenia. No teraz jak się przeprowadziłem, to mimo że to no też dalej praca z klientami, i wiesz, i tak dalej. Ale nowe miejsce, nowe kościoły, nowe sale, i tak czek inaczej na to patrzy. Taką ma odnowa od fan, że tak powiem, bo tak mi się powtarzały często gdzieś tam te sale, rzeczywiście. I, I czasem już tak, no dobra, znowu to sala, to dobra, to wiem, że tutaj jest spoko i tak dalej, tu będę walczył z oświetleniem, a tutaj zawsze zaskoczenie od nowa, od nowa gdzieś tam coś innego. Nowe wyzwania, jakieś tam, ja wiem, takie. No, możliwości na pewno tego, żeby o, swoim, o swojej marce komunikować jest bardzo dużo, jest cała mhm. masa ludzi, którzy w ostatnim okresie, tak mówię, w ostatnim, ale to, to chodzi mi o bardziej o kilka lat, wzięli się za właśnie podcasty też i tak mhm. dalej, filmy, już nie wspominając o mediach społecznościowych, więc więc tego jest naprawdę sporo i fajnie, że fotografowie szukają jakieś takie możliwości docierania do klientów. No ty nawet też chyba mówiłeś, że coś takiego próbowałeś z nagrywaniem podcastów, ale takich branżowych. Mhm. Tak, tak. czyli znaczy na początku tak myślałem, że tak, bo chciałem wyjść bardziej do klienta, żeby przyciągnąć rzeczywiście pary młode. Eee, tylko że no tu już trzeba by bardzo było się na tym skupiać, bardzo też robić selekcję tych, tych, yy, tych osób, z którymi się robi wywiad i nie zawsze, no to już dużo się jest jakby zależne właśnie od tej drugiej osoby. Też czasem dogranie tych terminów i tak dalej, to też nie zawsze było takie proste, żeby się dogadać jakoś wtedy, tak bardziej, no to też czasy przedkowidowe, więc bardziej przed przede wszystkim na żywo się człowiek spotykał. Nie było tak za bardzo popularne jakieś spotykanie online, więc też troszkę to gdzieś tam utrudniało, ale jak zobaczyłem te branżowe, takie, bo są rzeczywiście takie podcasty typowo branżowe, no to tam. Jakoś bardziej mi się to podobało, więc stwierdziłem, że to nie jest coś, co, co ja bym chciał robić, że ja lubię sobie gadać o fotografii i lubię sprzęt, lubię technologię i dlatego poszedłem troszkę w inną stronę i, i bardziej gdzieś tam. Ponieważ sporo osób wie, że ja tam interesuję się sprzętem. Czasem pytają, jaki aparat, jakie coś, tam to stwierdziłem, że czego mam za każdym razem wyjaśniać coś, jak mogę to nagrać i po prostu wysłać linka do konkretnej rzeczy, nie, dlatego gdzieś tam poszedłem troszkę. W inne działania, a Czyli... kiedyś tam tak, to oglądnie i, i będzie się śmiał z tego, nie? No to <głos》> wiem, co masz na myśli, bo jak patrzę na swoje jakieś tam filmy nawet sprzed dwóch lat na YouTubie, mhm. no to śmiać mi się chce, jaki profesjonalizm. Ale to też, to też jest taka, taka dobra szkoła, nie? Tego, że, że wiesz, że no wszystkiego się jesteś w stanie nauczyć i tak jak możesz przejść. Powiedzmy, sprawdzić sobie stare zdjęcia swoje, a, a teraz no i widzisz przeskok. To, to mhm. takie fajne, fajne jest, że, żeby siebie też czasem docenić, żeby nie tylko krytykować non stopnie. Bo ja mam też takie coś, że popadam w taki samokrytycyzm e, w bardzo dużej skali, nie? że mhm. po prostu tragedia, nie? Wszystko co robię, tragedia, tragedia, tragedia. E, I e, to mi się często myli z, z taką skromnością, bo ja też staram się, wiesz, też nad, nad tą cnotą pracować, nie? Bo, bo wiadomo, że taka, taka pycha, ona zagraża temu mm -hmm. środowisku, jest, jest to w bardzo dużym, dużej skali widoczne, nie? Że, 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 że taka może zbyt daleko idąca pewność siebie, właśnie to, co w pychę wprowadza fotografa, nie, że to jestem wielkim artystą, zobaczcie, moje zdjęcia po prostu z niczym się nie równają, Wszyscy mi płacą tyle pieniędzy i w ogóle. Mm. Nie, to, to, to jest bardzo ryzykowne, no bo to mm, źle, źle wpływa na, na późniejszą tam twórczość, więc, więc tutaj y, też trzeba zawsze tak jakoś balansować, ale, ale z, w tej drugiej skrajności, y, kiedy się orientujesz w tym, że tylko narzekasz, że mogłeś lepiej, że to tam i tak dalej, to, to, też, jest, to też jest słabe, nie? Mm. Że, że to jakoś tam się trzeba pilnować, ale jeszcze na chwilę wrócę do tego wątku, bo ty zrobiłeś w sumie ciekawą rzecz, bo spróbowałeś robić, dajmy na to właśnie ten podcast, który byłby skierowany mhm. pod klientów, zobaczyłeś, że to nie działa i, i zrobiłeś ten taki pivot, jak jest w koszykówce, że wiesz, mhm. stoisz z piłką i ciach, na, o, obracasz się na pięcie i w innym kierunku, ale, ale jakby z podobnym z podobną treścią, nie? Czyli to jest też fajne, żeby wykorzystać tę naukę, którą ty tutaj dałeś w tej audycji, w kontekście swoich zdjęć. Że na przykład, jeżeli patrzysz, szukasz jakiegoś tam swojego stylu, czy nawet masz coś takiego fotograficznego mhm. i, i widzisz, że na przykład jakiś taki powiedzmy inny materiał się bardziej podoba tym ludziom, to, to być może warto też się zreflektować i odkryć, że moją drogą w fotografii nie są śluby, dajmy na to, jak początkowo myślałem, tylko na przykład pójście w stronę jakiejś takiej węższej niszy troszeczkę, że nie. Śluby jako takie, tylko wesela w jakimś tam stylu, albo mm -hmm. nie sesje rodzinne ogólnie, tylko taka fotografia lifestyleowa, albo jakaś tam inna jeszcze, nie? Żeby, żeby drążyć cały czas, obserwować sytuację i na rynku, i w, w kontekście swojej fotografii, żeby właśnie poprzez, poprzez takie nawigowanie, właśnie być może minąć ten cały rynek tych wszystkich fotografów, nie być tam z nimi w tym jednym miejscu, tylko właśnie mhm. iść w coś, co potrafi nawet w twoim przypadku akurat tak to zadziałało, że to było rozwinięcie twojej działalności, ale o inne o inne terytoria, jakby w, w takie dwie gałęzie idziesz, nie że masz fotografie i te materiały dla fotografów, ale, mhm. ale tu można tak nawigować tą naszą łódeczką, że Dojść na przykład tylko i wyłącznie w tej gałęzi realizacji zdjęć, ale właśnie w jakiejś takiej niszy, w której nie ma aż takiej dużej konkurencji, a być może są wyższe stawki, być może jest inny rodzaj klientów. Nie, żeby cały czas, jakby nie, nie, nie traktować tego naszego jestestwa w fotografii jako końcowy etap, końcowy produkt, tylko właśnie być takim aktywnym obserwatorem, bo jeżeli my będziemy cały czas forsować naszą wizję, że tylko to i, i, i na pewno świat się na mnie nie poznał, to być może właśnie nie odkryliśmy tego naszego talentu, bo to czasem, czasem inni ludzie, czy informacja od innych ludzi potrafi nam powiedzieć, w czym my jesteśmy tak naprawdę dobrzy. Mhm. Idealnie. Idealnie podsum podsumowałeś, aż się wzruszyłem. Wzruszyłeś się, <laughs> tak? No, ale nie, wiem, no spoko, naprawdę fajnie, bo często takie rzeczy, jak się gdzieś tam wiesz, myśli, że tylko w tym kierunku może iść, a jednak warto Warto szukać, warto próbować, bo jak nie spróbujesz, to, to tak naprawdę się nigdy nie dowiesz. A potem tylko człowiek kiedyś żałował, nie? Że, że nie spróbował. Uh -huh. Wydaje mi się, że, że życie jest e, krótkie i warto korzystać z takich rzeczy, żeby właśnie potem nie zarzucać sobie, że się nie, nie spróbowało. Wiesz, to co ja powiedziałem, to jest, to jest tak naprawdę wstęp, takie podstawy budowy społeczności, uh -huh. które się wykorzystuje w, w przypadku właśnie budowania tych biznesów online I, i teraz jak mamy na przykład właśnie takie narzędzia jak czy, czy, czy te wszystkie Google Analytics, Search Console, to może nie, bo to mm -hmm. typowo pod SEO, pod ale, ale ogólnie te wszystkie właśnie analityksy w tych powiedzmy. Instagramach, czy, czy, na, czy studio YouTube na przykład jest takim wybitnym Fajne. chyba mhm. przykładem, że tam, tam po prostu, jak zaczniesz oglądać, to tak możesz sobie pięknie sprecyzować, kto jest tym użytkownikiem, że, że już jakby tworzysz ten portret pamięciowy nie? I, i w tej swojej. Strategii treści dopasowujesz pod, pod tych konkretnych mhm. ludzi. Ja widziałem nawet taki Twój film, że ty robisz na przykład taką ankietę, nie? Dla tych swoich widzów. I to jest moim zdaniem genialne, bo w przypadku takich ankiet, i to można na przykład na Insta Stories też używać, mhm. to możesz uzyskać. Informacje, które nie są dostępne w tych, 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 tych statystykach, nie? czyli my, to co pokazują nam te wszystkie aplikacje o tych naszych fanach i tych, którzy śledzą nasze zdjęcia, no to jest owszem, to jest bardzo, to jest bardzo cenne, nie? ale to jest dopiero tak. pierwszy krok. A druga rzecz jest taka, że, że przecież ludzie spędzają, no, wydaje mi się, że mimo wszystko, jeszcze więcej czasu w tym życiu poza internetem. Więc dowiedzenie się, tego, co ci ludzie lubią robić w tym czasie poza internetem, jest kluczowe, żeby potem jakoś to też w tym swoim marketingu fotograficznym wykorzystać, ale to, to, to akurat, jak gadamy, to, to mi się przypomniała też taka ważność tego, żeby się dowiadywać o tych naszych ludziach, którzy przychodzą do nas na sesję, nie? Tych, tych takich mhm. innych rzeczy. Bo, bo, bo to wszystko też potem rzutuje na to, jaki mamy ten kontakt z Parą, to ty podkreślasz, jakie to jest ważne w dzisiejszych czasach, jak oni się czują mhm. z nami i tak dalej, ale też my możemy te informacje, które gromadzimy o nich, czy to na przykład właśnie w takiej ankiecie przed sesją czy coś wypytać, mhm. że potem y, no już szybciej się przełamuje te lody, nie? Na takich, na takich sesjach, nie? Tak, nie? No kilka jakichś niuansów, co, co lubią robić i tak no. dalej. I to już gdzieś tam. Nie wiem. Lubią I, i, nie gra... chodzi, I nie chodzi o dostosowanie gadżetów, nie? Do... Tak, tak, bardziej zyko... o takie, żeby mieć temat za, jakiegoś zaczepienia, punkt zaczepienia, i, i ten, czy tam lubią zwierzęta, gdzieś tam, czy lubią narty, czy ten i już można jakiś fajny temat znaleźć i sobie z nimi na spokojnie po prostu jak znajomi pogadać. Tak mówię, nie musimy, nie musimy się przyjaźnić, fajnie, gdzieś tam przyjaźń się, się kiedyś rozwinie, ale bardziej chodzi o to taką swobodę, że no oni. Ten, właśnie ostatni para mi tak powiedziała. Widzieliśmy się na sesji narzeczeńskiej, przyjechałem tam do domu, no to tam cześć, cześć. E, tam oczywiście przywitałem się z rodzicami i gdzieś tam po chwili chyba rodzice, a to wy się znacie? Tak ten, no nie, nie, no, jestem tylko fotografem, nie? Oni tak, tak to odebrali, jakbyśmy się przyjaźnili i, i znali po prostu długo, długo, nie? Gdzie znaliśmy się tylko tam na sesji narzeczeńskiej, tam nie wiem, 30 minut, nie? I, I w sumie tyle, co na spotkaniu, więc więc. No to dużo zmienia, tak mówię, nawet introwertycy sobie z tym radzą, więc nie jest źle. Tak, to jest, to jest najlepszy chyba komplement, który może fotograf usłyszeć, czy wy się znacie, czy ty jesteś jakimś tam fotografem z rodziny. Często mhm. się tak też pojawiało coś takiego. No bo widzą ludzie, jak, jak ty wchodzisz w interakcję, a jak jest to takie wyobrażenie, że no jest ten usługodawca, nie? Daleki, gdzieś tam. Mm -hmm. Wiesz, może na selfie sticku zawieszony. Tak. No, nie, znaczy jest czasem, no właśnie jak bukują tam termin, czy coś zamawiają fotografa, to nie zawsze o tym pomyślą. I dlatego gdzieś tam czasem nawet na tych targach, tak rozmawiałem, nie, że, że jak się tak przejdzie po tych targach ślubnych, no to mam sporo z fotografów zawsze. I tak przeszedłem się i tak. Zobaczyłem, że no wszyscy robimy bardzo zbliżone zdjęcia, tak patrząc technicznie, prawda? To nie chodzi tam o kolorystykę, no to tam już kwestia gustu czy coś, ale właśnie. Aha, tak, zrobiłeś techn... sobie takie rozeznanie rynku, właśnie? Tak, no tak się przeszedłem z ciekawości, no, podglądnąć konkurencję, nazwijmy. Taką, wiesz, no, no tu mam na żywo. Część osób też w ogóle z nami i tak dalej, to sobie coś tam pogadamy. I jak się widzi, że technicznie jesteśmy wszyscy naprawdę na bardzo wysokim poziomie. To, no to, to, co decyduje. No dobra, czasem cena, no ale ileż tą ceną można walczyć, to w końcu za darmo byśmy robili, nie? Więc, więc czasem gdzieś wydaje mi się, że już potem ta interakcja, to jak rozmawiamy z paru, jak no i też nas obserwują, nie? jak się zachowujemy i tak dalej. Więc wtedy już tak też chodzi w grę jeszcze ocenianie wyglądu i ten pewnie, bo to już wszystko gdzieś tam, gdzieś tam ma wpływ, więc wydaje mi się, że warto próbować. No tak, tak? bo to jest taki casting na fotografa. Tak. <laughs> Trochę tak. Trochę tak, ale wiesz, tak mówię, patrząc właśnie na perspektywę nowego miejsca, wydaje mi się, że to jest fajna forma, że nie tylko wyświetlanie reklamy gdzieś tam w internecie czy coś, ale właśnie się pokazanie i, i, i taki widzę fajny fajny w tym potencjał. Gdzie kiedyś zawsze mnie wszyscy straszyli, że targi ślubne to, to nie, bo, bo tam wszyscy są promocje, no i może ich chcą, ale są pary, które rzeczywiście wiedzą, po co przychodzą, i, i, i im się podoba to, co się robi nie? i są zadowoleni, że. Że, że gdzieś tam się spotkaliśmy. Nie, nie no, z tymi promocjami to mnie nie przesadzał, bo to też są różne rodzaje tych targów, więc nie wszystkie mhm. są takie jak w tych starych latach. Chociaż powiem Ci, że na przykład, jeżeli chodzi o moje doświadczenie jakieś z mhm. tego typu imprezami, to chyba, nie, nawet nie chyba, tylko na pewno nigdy nie złapałem tylu umów jak na właśnie takich pierwszych targach, takich właśnie mainstreamowych, na które mhm. poszedłem i ja to tłumaczę tym, że, że wtedy nawet jakoś tam byłem może na początku drogi, ale już y, troszeczkę y, jakby się odcinałem od tego co było y, tym takim mainstreamem wówczas, nie? W y, fotografii, mm -hmm. bo teraz na przykład już ciężko być y, takim alternatywnym w świecie, w którym wszyscy są już alternatywni, nie? Czyli <laughs> tak, teraz tak, teraz właśnie śluby alternatywne, nawet jeżeli pozostajemy w tym, tej tematyce one nie są wcale alternatywne, bo one są, to, to jest właśnie mainstream, nie? Czyli to, co kiedyś było tym mainstreamowym takim, takim tym głównym nurtem, na przykład jak sala weselna, to moim zdaniem to jest, kurcze alternatywne teraz, a nie jakaś stodoła. Mhm. Rozumiesz? Że, że po <laughs> tak, prostu tak, te, 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 te proporcje się odwróciły, nie? Tak, bo Więc też Zupełnie się to pomieszało, czyli jeżeli kiedyś ktoś na przykład robił takie zdjęcia Typu bardziej trochę romantyczne, że światło wpada w obiektyw, jest mała, płytka głębia ostrości, może trochę nieostre zdjęcie, i tak dalej, ta kolorystyka, taka, też charakterystyczna, to się już odcinał, bo była super moda na błyskanie nie? I, mhm. i, i na przykład na F8, żeby dużo było ostrości. Nie? No, no to. No to wtedy się łatwo było odciąć a od, od całej reszty. A teraz, jeżeli ty robisz takie zdjęcia, te romantyczne bardziej, no to kurczę, mydełko, no to, no to patrzysz na skalę, tego to jest dużo, więc, więc to, to nie jest coś, co cię, co cię wyróżni. Więc skala trudności w tym procesie odróżniania się od innych rośnie z każdym rokiem, to na pewno. Więc, Więc tutaj już w przypadku fotografów, którzy. Gdzieś tam marzą o tym, żeby się odciąć od innych, to, to zawsze trzeba jakoś tam może wyprzedzać, iść o krok dalej. Ale, hmm. ale pytanie, czy jest jeszcze jakiś tam limit, że możesz coś innego zrobić, nie? A Chyba może już zawsze, nie. Zawsze, zawsze się da, tylko teraz kwestia, czy, czy, czy to nie będzie. No. A znaczy jak ja to zawsze tak troszkę ten amerykański rynek, bo tam wydaje mi się, że dużo szybciej się wszystko dzieje. Nie? tak Patrząc, że, że ta moda do nas gdzieś tam po jakimś czasie potem przychodzi. No to co tam teraz mody? E, nie, i tak patrzę, że oni idą na przykład w obróbkę czy coś, to idą taką, powiedzmy, zwykłą, bez jakichś szaleństw. Tam kilku fotografów jest tam, na przykład chyba Tumen Studio, oni robią takie mocne kolory i ta obróbka jest taka właśnie mocniejsza. Ale większość tych, gdzie ja tam gdzieś tam śledzę, no to rzeczywiście. Trzymają się, jakby tego, powiedzmy, zwykłego. Nawet nazwałbyś to, jakbyś popatrzył na te zdjęcia, że to takie zwykłe są zdjęcia, patrząc z perspektywy obróbki, że one nie są jakieś naprawdę nie wiadomo jakie. Nie są hdr -y, tak? <grym> a, tak, a klienci ich wybierają, nie? I to jest ciekawe, że tam bardziej ludzie jakby wracają do tego momentu, że no chcą jakby konkretnego tego człowieka, bo on zrobi fajne tam klimatyczne, jakby romantyczne zdjęcia i tak dalej, niż niż właśnie to, że ma jakąś niesamowitą, nie wiadomo jaką obróbkę. Więc widać, że to też się gdzieś tam te trendy zmieniają eee, i tak już... Czyli po nastroju to... bardziej. Pewnie tak. no tam Czy ktoś tam jest yy, może też do danego rejonu. Wiem, że sporo tych fotografów też gdzieś tam ma y, ulubione sale, z którymi też gdzieś tam współpracują, więc to nie tylko, że u nas tak się dzieje, ale też i, i tam. No na pewno tam jest fajne to, że nie wiem, zrobi taki fotograf za, nawet taki średni za 2000 dolarów załóżmy ślub no i za 2000 dolarów kupi już aparat. Nie? Że u nas ten przelicznik jest troszkę trudniejszy, nie nawet tak powiedzmy brałbyś te. No, musiałbyś brać rzeczywiście tak od razu te 10 tysięcy, żeby i to jeszcze by ci brakło do tego aparatu, nie? Żeby, żeby, żeby go tak kupić za zlecenie, nie? Więc gdzieś tam widać ten przelicznik jest troszkę. Hmm, troszkę ciekawszy tam, bo szczególnie, że oni biorą zazwyczaj tam z 4000. Taki powiedzmy znany fotograf, to tam bierze około 4-5. Wyższe stawki oczywiście też są tam. Raz oglądałem jakiś fotografa, co brał chyba 10 tysięcy w Nowym Jorku, ale to było z 3 lata temu, więc może teraz bierze więcej. E, więc, więc gdzieś tam się hmm, pod tym kątem trafiają, ale no. czyli co, biorącym... czyli. Czyli potem dochodzisz do takiej sytuacji, że dobra, to dzisiaj biorę R, R3, A1 czy mm -hmm. Z9 na, na zlecenie, bo no, wszystkie oczywiście są znaczy, stanie... nie, No raczej może tak to nie, bo oni chyba też często są jakimiś ambasadorami przy okazji sprzętu, więc na przykład ja wiesz, Jones, że a, no to... ambasador to nie jest tak, że on dostaje jakiś sprzęt za darmo, nie? Ja wiem, ale już gdzieś tam jakieś pieniądze z tego... Znaczy zależy pewnie od firmy. To są firmy, co gdzieś tam sponsorują jednak tych fotografów. No e, to niektórych. bardziej chodzi o to, że oni tam na jakieś takie, wiesz eventy jeżdżą, gadają tak. i za to mają płacone, nie? To, to tak. Więc... No i właśnie ten Jerry Jones. Nie wiem, czy no nie zdradzam zawsze... jakiś super chyba nie. Na Nikonie zawsze był. Znaczy ja Nikona dalej lubię jako sprzęt. Jakby na przykład autofocus Z9 dali mi do Z6-3 nazwijmy. No to pewnie bym się zastanawiał, bo i filmowo Nikona lubiłem zawsze i tam kolory akurat mi leżały. To przez te, przez te 16 lat z Nikonem jakoś tak pewnie mi gdzieś tam w głowie dalej te kolory dzwonią. Ale no on dalej się zachwycał tą Z6, bo jak ja już byłem na A7-3, który autofokus bił go na głowę. Nie? No, ale ale którą, Z6? No zwykłą jeszcze, bo tam Aha, to była jako pierwsza. Będzie miała ten jeden, jeden, jeden slot, tak? Tak, tak samo jak RKA, nie pierwsza. No to znaczy te aparaty, gdyby się pojawiły przed a 73 mhm. no tak, no tak. Mhm. Bo mi się wydaje, że one tak były planowane. One się spóźniły trochę, nie? Tak, że zaskoczyli się tym, że Autofokus A9 dali do A7 III i, i myślę, hmm. że już dali dwa SOTy, no bo oni, go, jakby tamte aparaty miały konkurować z A7 II. I rzeczywiście wtedy by wygrały, ale patrząc z perspektywy, że już wtedy na rynku było A7 III. I jeszcze po tej no cenie. To, nie? Tak, po bo tej on cenie. zawsze jest to... sprzedawany poniżej swojej takiej wartości. Ja tak, tak uważam. Tak, więc no, no ja potem, nawet jak sprzedawałem, to, to jeszcze chyba nawet, nawet nie straciłem za, za, za dużo na tym. No teraz, no nie jestem. Ona też lubię no właśnie teraz Mark dwójka się pojawił i ma poprawione wady, które ja dla mnie ma pierwsza generacja R6, więc może kiedyś, kiedyś trzeba będzie będzie pewnie. Zmienić. A co ci w tej szóstce nie leży? Wiesz co właśnie przy pracy hybrydowej jedną rzecz źle rozwiązali, że musisz przestawić, bo jak podczas zdjęć naciśniesz nagrywanie, to on przechodzi full auto nagrywania. Czyli nawet jak masz obiektyw 1-2, to on ci stwierdzi, a to ja sobie dam 5-6. I nie jesteś w stanie na tym zapanować. Aha, czyli musisz... musisz przekręcić na kółeczku mhm. u góry na, na pokrętce trybów. Mhm. Tak, mhm. bo jak miałeś R5, czy Rkę, co ciekawe, Rka to ma, to możesz pod przyciskiem nagrywania przepisać ustawienia jakie ty chcesz. Czyli na przykład chcesz manualne nagrywanie, to możesz sobie to przypisać pod przyciskiem nagrywania. Więc wtedy nie musisz przełączać tego kółeczka. A w R6-2? No aktualizacją to... można by było rozwiązać? No, w teorii tak, ale nie zrobili tego. Ja nawet to zgłaszałem. tam. znaczy wszyscy tam youtuberzy, którzy tak pracują, gdzieś tam zgłaszali, mówili o tym głośno. Czyli mimo. 10 osób? Nie, 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 naprawdę sporo gdzieś tam wyświetleń tego było i tak dalej. I ja nawet tutaj na spotkaniach Kanona Polski, Polska też im wspominałem, że to jest dosyć Tak? Głupia zapraszają rzecz. Cię na takie eventy? E, Czyli jak jestem przy okazji gdzieś tam, wiesz, to nie, nie, bo ja nie, 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 Aha, nie rozumiem, jestem takie... ambasadorem kanona, mhm. czy to, że ja lubię wszystkie aparaty. Tylko bardziej jak gdzieś był jakiś event, gdzie kanon się wystawiał, no to się powtarzają ci wystawcy. Ja tam Czyli nie, że tam pogadać. do siedziby kanona. Nie, no to za. Miałem nadzieję, że kiedyś przekażą. Czy znaczy, nawet podejrzewałem, że jakby przekazali, to pewnie to nic by nie dało? No, bo kup sobie R5, nie? Jak, jak potrzebujesz, bo w R5 już to jest. To szybkie przełączanie. No i w Marku Dwójce to poprawili. Jestem jeszcze ciekawy tego, bo tam dodali, że ci nagrywa tak jak telefon, że może nagrywać przed naciśnięciem spustu, nie? I jestem ciekawy, jak to. Aha, dzieje, ten, czy czyli to ta, takie to, co jest w tym, w Olympusie, czyli OM System, teraz to się nazywa, że po prostu w, te, w tej czyli, takiej pe, pe, pętli, mm -hmm. nie? Tak, tak. wiadomo, że baterie będzie żarło, ale tak z ciekawości pod kątem ujęcia może być ciekawe, że wiesz, możesz mieć więcej ujęć i to ciekawych ujęć, bo czasem może się zdarzyć, że gdzieś tam za późno spust naciśniesz, nie? Mhm. Więc, więc jednak to jest takie. No i Mark II, no to poprawili, no, troszkę pomieszali tymi przełącznikami, poprzesuwali, no ale to już swoją drogą gdzieś tam no, poprawili to, co dla mnie jest największym problemem. Czekaj, R10 I... chyba jest to. Też te takie... e, tak, w r już i R7 już to wszystko jest tam. No właśnie, znaczy w R7 właśnie chciałem. No, no. Tak, 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 jest tam, no ja też tam obserwuję, ale tak mówię, no, pewnie kiedyś wymienię. Ale nie, ale no jeszcze... bo to na przykład ja bym nie, nie wymienił na, na APS-C w kanonie. szczerze. Znaczy nie, no tutaj to na aps to, to, no ja nie planuję wracać, byłem kiedyś właśnie na Fuji i no miałem niedosyt, nie jest tak, że bo to naprawdę fajne zdjęcia, lekko, Klienci też patrzyli tak troszkę z przymrużeniem oka, tak jak na wujka, że taki, na no, przykład z takim ładnym, srebrnym aparatem, czy tam czarnym, już nieważne, ale takim malutkim i, i robi fajne zdjęcia, nie? Tylko, że no, jak miałem porównanie, jak miałem drugiego fotografa, na przykład czasem gdzieś zabrałem i miał pełną klatkę, to te moje zdjęcia jakoś tak inaczej wyglądały. Mimo, że ujęcia, spoko, wszystko, ale tak głębia, ostrości, jak się miało, szczególnie porównanie, to mi gdzieś to tam wkurzało i tylko dlatego potem poszedłem na na, na, na kratkę jednak z powrotem. Mm -hmm. No kusi tak. też jeszcze ten, ten większy format, bo nie mówię, że od razu średni format, ale te, mm -hmm. to takie na przykład coś pomiędzy tamtym tam Hasselbladowskim mm -hmm. średnim formatem, tym 6 na 6 chodzi o, o wielkość matrycy, która by odpowiadała właśnie tym rozmiarom, tylko, tylko jest ten taki na przykład właśnie tam GFX, tam 50S mm -hmm. 100S chyba. Co mają właśnie ten, ten taki matryca jest większa od, um, od pełnej klatki, ale jeszcze nie jest tak, tak. duża, jak tam mm -hmm. ten, ten stary średni format. Natomiast no, jak się fotografuje, patrzy te pliki, to rzeczywiście jest, um, jest różnica, nie? Bo, bo, bo raz, że na, na, na głębi ostrości, czy ten, na rozmycie się to też przekłada, że masz 28, a a to wygląda mhm. jak na 1,4 w pełnej klatce, i jest po prostu, patrzysz, wow, nie? Ale no. też, ale też ta, ta optyka jest już inna i, i masz jakoś od krawędzi do krawędzi, nie? W pełnej klatce tego nie masz. Często jest tak, że tak. w przypadku nawet tych takich właśnie, no czy nie, nawet tylko, tylko to jest pewna reguła, nie? Że im jaśniejszy obiektyw, tym on troszeczkę gorzej z krawędziami. Ma, mhm. nawet jak się te MTFy patrzy się, te wykresy, to, to widać, jak to tam spada. Nie jest. jest środek kadru, jest super. Mhm. A potem patrzysz, leci. Buf, nie jest mhm. spadek, spadek tej ostrości. No i no z tym się trzeba nauczyć żyć, albo w ogóle nie zdawać sobie z tego sprawy, bo myślę, że wtedy życie fotografa jest o wiele łatwiejsze. Ale. Ale nie, no dob dobrze jest ogólnie z, z pełną klatką już to sobie Nie, no, Jestem zadowolony, i... że tak naprawdę nieważne co kupisz. aps też zresztą mnie. Tego... Ja tylko powiedziałem, żebym nie zmienił na aps c Canona, akurat, bo uważam, że, mm. że, że tu są lepsze, lepsze możliwości. Nie, mm. nie wiem, tam nawet ta seria czterocyfrowa w Sony, nie? To tam, to tam, mm -hmm. to tak, tam to, jest. Tak, Chociaż tak. Ja chyba, jakbym miał mieć aps to chyba, czyli do nie oczywiście, no. To chyba wolałbym Fuji. Teraz sporo tam pojawiło się z zamienników, jakby innych obiektywów, właśnie tam innych firm, bo Sony ma fajnie, ale no ta ergonomia czy coś nie do końca. Akurat w tamtych aparatach mi. Nie, nie. Leży. No ja też, też bym rozważył Fuji pod tym kątem, że tam jest mhm. i, i, i fajnie się obsługuje te, te aparaty. A nawet nie stroniłbym od y, mikro 4 3 nie? Czy tam 4/3, jeżeli chodzi o rozmiar matrycy, nie? Bo mikro 4/3 to tylko bagno. No, tylko to ale... tam mało obiektywów takich firm alternatywnych, nie? Że jednak, no teraz wchodząc w system właśnie, jak ktoś mnie pyta, no bo tam czasem ktoś rozważa Sony czy Canon'a, no nie ukrywam, mimo że Canon'a lubię, no bo akurat nigdy Canon'a nie miałem, dlatego też chciałem spróbować y, i tak wyszło, znaczy wiedziałem na co się pisze y, i Sony jednak ma większy wybór szkieł. Ja mówię, jak twoi znajomi załóżmy, mają Sony, no to będziesz miał od kogo ten obiektyw pożyczyć. Nawet że trzeba też patrzeć z, te, z takiej perspektywy. Nie tylko, że, że w sklepie można to kupić, ale też, żeby gdzieś potem móc czy nawet baterię pożyczyć. Czy no tak, bo to szkieł, nawet to, jak masz jakiś tam powiedzmy typ zlecenia, na który potrzeba ci dajmy na to obiektywu typu Tilt Shift. I nie chcesz się tak bawić, że musisz na to zlecenie konkretne kupić. Ale znasz kogoś, kto ma z tym mocowaniem, a które potrzebujesz. No to fajnie, nie? Pożyczyć sobie nawet i zapłacić, wiadomo, nie? Ale, ale nie, że tam musisz kupować za każdym razem ten sprzęt. No to, to nie pomyślałem nawet mm -hmm. pod tym kątem, że mm -hmm. można pożyczyć od znajomego, bo ja nie mam znajomych, dlatego może. będzie Popłaczmy nie, wspólnie. No, no, Czasem mi czas zdarzało. Ja, właśnie, jak przechodziłem w ogóle na Sony, to paru znajomym pożyczyłem właśnie A7 Trójkę. Bo jeszcze tam większy z moich znajomych była na Nikonie wtedy na pełnej klatce, na lustrzankach. I ten, i, i tak właśnie pożyczyli sobie na jedną sesję. Jak oddawali, mówili: Jutro wystawiam cały swój sprzęt. Że jednak zobaczyli, że jak ktoś nie ma porównania czy coś, no to tak tego nie doceni. Ale jak już potem. No, dlatego Zobaczysz, jak ktoś nie chce no. wydawać kasy, to lepiej nie dotykać. Tak, tak jest. No bo ja na przykład no teraz już wiem, że do lustrzanki bym nie chciał. Przyjść. Wiem, że da się tym robić zdjęcia, ale. No, wiem, bo właśnie mówię, że, że jak ktoś chce tanio wejść w fotografię w ogóle, to, to teraz naprawdę można w różnych takich wyprzedażach, powiedzmy, od fotografów kupić spoko sprzęt w. Fajnej mhm. cenie i z całym zestawem obiektywów, które też można też w sumie używać, z, i z bezlusterkowcami, bo nawet widziałem, że wychodzą też takie przejściówki, które mhm. nie są systemowe, nie? że Canon wiadomo, ma tam ten EOS EF na RF, tak. czy tam jest ten F2Z Nikona, nie? no to mhm. ten, ale. ale to wiadomo, że to jest tam powiedzmy kilka stów. Kiedyś tam niektóre modele jeszcze są sprzedawane z tymi przejściówkami, a do nowszych już się nie dodaje, bo już się uznało, że no, chodzisz w taki ten R3, to kup sobie tam obiekty. No dokładnie, dokładnie. Albo już po prostu ten, ten, ten okres tego, tej transformacji już. Powiedzmy, jest zamknięty, nie? Ale tak, no bo zawodowcy, ci, co musieli, to przeszli, nie? Ci, co mieli tam też budżet, to, to poprzechodzili a nowi, no to już wiadomo. No tak, ale niech, można niech... sobie dokupić wow. i, i te obiektywy też tam będą hulać. A wiesz co? Bo, bo tak, teraz mi się przypomniało, bo jeden mhm. z, z Twoich filmów, Ty tam pokazywałeś jakieś kulisy sesji i nawet się tam zorientowałem, że, że robię notatkę, żeby Ci powiedzieć, bo powiedziałeś, że tam jakieś takie sytuacje, w których tam się fotografuje i przez liście jest ten taki, że światło jest zieleńsze, tak określiłeś. Mm -hmm. I, a ty, ty testowałeś ekspodisk, może? Yy, nie. A znaczy chodziło mi kiedyś po głowie, nie wiem. No, to, 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 to to jest opcja, nie? Bo, bo to jest nawet ciężko. Mm -hmm. nie, czasami jest typ światła taki, że ciężko nawet w tym Lightroomie odfiltrować, tak to dokładnie. I on jest ogólnie, to jest ten, ten taki krążek. Do ustawiania mm, powiedzmy balansu bieli, teraz ci pokażę to. Mm -hmm. y I on, on służy ogólnie też jako światłomierz, ale też y jeszcze przy okazji y to takie zabarwienie, ten tintę, nie? Y sprawdza. Mm -hmm. I, I wtedy sobie wiesz, y robisz to takie ustawienie ręcznego pomiaru. No i wiesz, mm -hmm. i, i masz tam tak, że jest petarda, nie? Bo to, 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 to jest coś jak, jak ten Imagine lie, że. Zaoszczędza ci czas w postprodukcji. Nie mhm. Nie ślęczysz, nie patrzysz, ile to kalwinów tam jest przez y, światło, które przyleciało przez witraż. Odbiło się od y, czegoś tam. I jeszcze y, podświecono żarówką i y, y, świecą. Nie? No, ja kolor no. checker kiedyś kupiłem, znaczy bo to jeszcze bardziej taki, taki jakiś dokładnie. ten, ale już nie, nie było to takie wygodne i myślałem przez chwilę o tym właśnie ekspodisku. To za jedyne, tam nie wiem, ile w <laughs> mango. Ale jakoś tak nie, potem nie, nie, nie kupię. Ale przydałoby się, szczególnie teraz, jak gdzieś tam troszkę filmuję, to w filmie no, ten balans bieli jest dosyć istotny, żeby ustawić go od razu. Więc staram się tak mniej więcej już teraz. No ja czasem się śmieję, że jak biorę czyjś aparat, ostatnio gdzieś z kolegą byłem na ślubie, wziąłem jego Canon R6. I patrzę na takie płaskie masz te zdjęcia, o co chodzi? Bo ja mam wszystko ładnie, profile ustawione, że moje zdjęcie już tak naprawdę gotowe jest prosto z aparatu. No po to, żeby też film tak ładnie wyglądał, bo też pod tym kątem żeby moje klipy były. Czy on filmował ten... obu, Jakimś tak? A czyli on nie, on miał po prostu wszystko wyzerowane, tak jak po prostu wyjął z pudełka, tam tylko ustawił sobie autofokus i tyle, nie. A Aha. ja lubię po prostu, bo czasem klient nawet chciałby zobaczyć. Czasem gdzieś tam trafi się klient, czy klientka, która no, chce spojrzeć na ten wyświetlacz, to ja sobie pokażę takie płaskie, brzydkie zdjęcie. To już musi ładnie od razu wyglądać, nie? Więc tak mam troszkę skonfigurowany ten aparat lepiej, żebym żeby ja nawet patrząc na te zdjęcia, żeby jakieś tak. A, i jeszcze jedno, jeszcze jedno sobie zapisałem, bo ty tam mm -hmm. pokazywałeś jakieś drzewo i to jest sosna. Mm -hmm. O. No, bo wiesz, wiesz jaka jest różnica, bo my na, na co dzień widzimy sosny w lesie i one są takie mm -hmm. do góry. Ja, i, i jak ono so było takie roz pojedyncze tak. rozłożyste, nie? No, 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 bo sosna, jak rośnie właśnie tak y, gdzieś na polu sama jest, to ona jest taka, tak, taka A, rozłożysta wtedy rośnie, nie? To, bo miała takie te igły długie, no, ale takie no, już, kurde, no. No, takie rozłożyste, no niewolliwe, nie? bo taka, jakaś tak... taka jest jej natura, ona po prostu no. wtedy się tak roz rozrasta, nie? Y ale pięknie, tylko strasznie już tam no, akurat ubywa tych gałęzi, tam widzę drutami jakimiś tam pospinali. Tak stare, pomnik przyrody. Tak, już tam chwilę stoi, ale, ale podoba mi się właśnie tak fotograficzny, gdzieś tam czasem zaglądam. No fajnie, fajnie sobie takie takie miejscówki wynajdywać i tam właśnie zapraszać tych swoich ludzi, którzy przychodzą do ciebie, bo to jest też taki kolejny kolejna taka właśnie przewaga konkurencyjna, nie? że ty jesteś takim ich jakby przewodnikiem po takim tajemnym świecie sesji, nie? że chodźcie, ja wam pokażę swoje sekretne miejsce, w życiu byście tutaj nie trafili. No ja tutaj na przykład, jak mieszkam na Mazurach, to, to t -t tutaj jest petarda, nie? bo tutaj jedziesz sobie, tam dajmy na to z Mrągowa do Mikołajek i tak myślisz, no, standardzik przereklamowany chyba nawet, ale z, powiedzmy z tej drogi zejdziesz Wejdziesz w las, a tam wiesz, mm -hmm. takie jeziorko, o którym nikt nie ale. wie, nie? Petarda i w ogóle pływające wyspy. Nie? No to jest. To, 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 to później prowadzisz tych swoich ludzi. Mówisz, zobaczcie, pyk, 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 ja wam to pokażę. No to super, nie? To jest dodatkowy ten atut, który może sprzedaje fotograf. Mm -hmm. nie? No właśnie, Wstyd się przyznać, na Mazurach nie byłem, ale planuję, planuję, bo gdzieś tam. No, to mówię, żebyś głowie. się nie zniechęcił, bo <laughs> tak wiesz, o, słyszysz i o, jak romantycznie <laughs> tak. To tak jak moja mama, wiesz, przyjeżdża i a, no tak, te Mazury wszyscy się, tutaj, wiesz, <grym taka <grym rozmowa. E, wszyscy się tak tymi Mazurami e, e, tam podniecają, ekscytują się tym, e, a tutaj tak sobie, nie wiem, no mamo, no bo to widzisz, ty tutaj widzisz z perspektywy wioski, to chodź, ci pokażę, nie? I, i wtedy jest <grym> zupełnie tak. inna e, rozmowa. No ale wiesz, to, to ona przyjeżdża tam z innego pojedzie, że to, to, to też jest tam konkurencja, nie? Ale to tak zawsze, jak nie wiem, ludzie, co w górach mieszkają, tacy, wiesz, typowi, no to oni po górach nie chodzą, no bo nie widzą sensu. nie, A ludzie przychodzą, tam się jarają, tak ja tam jeżdżę, właśnie, czy w Bieszczady, czy w Tatry, jadę sobie połazić, nie, i mnie to jara, bo nie mam tego na co dzień. I, i ten, więc to też inna perspektywa, po prostu. Tak, no. tak jak w którym mieście się mieszka i porozmawiasz z ludźmi, kiedy byli na plaży ostatnio, to <śledzimy> rzadko, rzadko. No, właśnie w tym roku byłem w Gdańsku, już długo nie byłem i tak. Nie, że... A już się udała, więc... Będziesz w Gdańsku kiedyś, to zapytaj się kogokolwiek tam, mhm. kiedy był ostatni raz w Gdyni, to się zdziwisz. Tak? No. I, I vice versa też tak działa. No ale to Aha. nie będziemy się tutaj już plotkami zajmować. Mhm. Jaką byś miał radę, Jacku, jeszcze na, na koniec dla fotografów naszych, Z słuchaczy? Znaczy nie, podobało mi się, w sumie to, co ty podsumowałeś, tutaj nasze wywody, że żeby próbować różnych rzeczy, żeby jednak się tak nie... Jeśli coś nam nie, nie wychodzi, to jest, żeby się nie poddawać całkiem i jednak próbować. Próbować nowych rzeczy, bo warto. Warto eksperymentować, szczególnie w fotografii. Można się bawić różnymi rzeczami, spróbować. No ja tam lubię na przykład fotografię portretową i wiem, że to też jest fajne, mimo że lubię reportaże i tak dalej, też mi to sprawia dużo fanu, więc warto nie zamykać się tutaj na, na jedną dziedzinę, tylko sprawdzić, pobawić się, pójść jako drugi fotograf czy coś takiego i, i naprawdę dużo to daje, a technologia pomaga teraz, więc tylko trzeba korzystać. to się zgadzam z tym przesłaniem ogólnie. Trochę mnie wprowadziłeś w zakłopotanie, bo to. No, nie, no tak powiedziałeś, że coś tam, to, to ja wiesz, od razu ta taka wiesz, że jak, to ja coś tam. Ja już powiedziałem, mądrego. Mm -hmm. To chyba. Nie, no, nie, bo ładnie, ładnie to podsumowałeś. Tak naprawdę wyszło mega takie, takie przesłanie. To ustalmy, I... że to jest kartki, czytałem. <laughs> nie, no spodobało mi się, więc jest naprawdę super. Fajnie. Mam nadzieję, że właśnie tutaj nasi słuchacze też, też coś ciekawego do siebie wyłapali. I jak e, jesteście na tyle uprzejmi, żeby się tym podzielić na grupie słuchaczy, niezła aparaty podcast na Facebooku, to zapraszamy, zachęcamy do tego, żebyście się podzielili, bo, bo też fajnie jak. E, Gość audycji też słyszy, nie? że o, coś fajnego. To też może właśnie, yy, wiesz, bo zaangażowałeś trochę czasu nie, w to, żeby tutaj być, także dzięki Ci za te dwie godziny. Dziękuję wielkie za zaproszenie. Mam nadzieję, że komuś coś się chociaż przyda. No, a wszystkie jakieś odnośniki tam do, do Jacka kanału i tak dalej to znajdziecie w opisie odcinka. Dzięki serdecznie. Dzięki wielkie. Hej, cześć.